Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam Państwa na kolejnej debacie w Fundacji Batorego. Działa, tylko być może jestem za daleko od mikrofonu. Jeszcze raz przywitam i chciałbym serdecznie przywitać naszych panelistów i podziękować im za przyjęcie zaproszenia. Bogdan. Nie będę powtarzał tego, co mówiłem. Otóż bodajże profesor Marcin Kul napisał w jednym z tekstów, tekst był poświęcony w ogóle muzeom, napisał, że ten spór o Muzeum II Wojny Światowej to jest ostatnia bitwa II Wojny Światowej. No dowcipne, dość mi się to spodobało. No w każdym razie można rozpatrywać jak każde znaczące wydarzenie na różnych planach. To znaczy z jednej strony można na to patrzeć jako na problem czysto personalny, że tak naprawdę chodziło o to, żeby się pozbyć profesora Machcewicza. Plan czysto personalny i takie, to znaczy ta idea połączenia muzeum w istocie zreorganizowanie, to znaczy połączenie bytu istniejącego z bytem nieistniejącym, który takim duchem w poszukiwaniu wcielenia. Można też na innym planie, jako też często pojawiało się w interpretacjach to opozycji, iż w istocie chodziło o pozbycie się jednego z elementów dziedzictwa po poprzednich rządach, zwłaszcza po Donaldzie Tusku, prawda? To jest Gdańsk, to jest inna interpretacja. Te dwa poziomy nas nie interesują. Nas interesuje problem znacznie poważniejszy i głębszy. To znaczy, co ujawnia ten spór o muzeum, jeżeli chodzi o koncepcję, no tak jak w tytule jest, o koncepcji historii narodowej i o koncepcji polskiej polskości. Jakiego typu tożsamość chciała współkształtować, jeżeli stawiała sobie takie cele, ta koncepcja, której autorem czy współautorem był profesor Machcewicz, a jakiego typu koncepcja tożsamości narodowej, jakiego typu koncepcja wyłania się z tego, chociaż to nie jest dobrze wyartykułowane, ale przynajmniej z krytyki, która była formułowana pod adresem tej koncepcji ze strony ludzi obozu rządowego, to znaczy zarówno polityków, jak i też intelektualistów zbliżonych do obozu władzy, że tu chodzi o problem nie historyczny często, tylko problem polityczny, doświadczył na wypowiedź nawet tutaj, prawda, ministra odpowiedzialnego, czyli profesora, jeszcze jeden profesor, profesora Glińskiego, prawda, który na pytanie dziennikarza w polityce, na ile konflikt wokół Muzeum II Wojny Światowej jest konfliktem politycznym, na ile historycznym, odpowiedział więcej w tym polityki niż historii, więc odpowiedział szczerze, prawda? Odpowiedział szczerze. Myślę zresztą, że przesadził, to znaczy, że tu nie chodzi o politykę czystą, tylko właśnie chodzi o pewną koncepcję budowania, tworzenia, współtworzenia tożsamości narodowej. I te dwie przeciwstawne, zarysowujące się wizje, czym powinno być, czy czym jest, czy czym powinno być Muzeum II Wojny Światowej, zarysowują. To jest bardzo istotny spór, jak mi się wydaje. Tutaj parę zdań dyskusyjnych, przynajmniej dla niektórych na pewno panelistów. Bo jak mi się wydaje, jak po wyborach z października 2015 roku często było zadawane pytanie, o co właściwie chodzi PiS-owi, jakie są cele PiS-u, jakiego typu społeczeństwo, jakiego typu państwo chce budować. Ono, to pytanie zanikło, zresztą moim zdaniem nie dlatego, że znamy odpowiedź na to pytanie, tylko być może jako wynik znudzenia, być może z pewnej rekonstrukcji z faktów, z którymi mamy do czynienia. Te fakty, mi się wydaje, że to jest widoczna wyraźnie tendencja centralizacyjna, pewna koncepcja, która wchodzi w konflikt na różnych poziomach się przejawia ta tendencja centralizacyjna, ale wchodzi w konflikt włącznie z takimi podstawami, można powiedzieć, filozoficznymi,
nowoczesnej demokracji, jak trójpodział, prawda, władzy. No, dzisiejsza decyzja Trybunału Konstytucyjnego jest dodatkowym tego przykładem. Drugi, i to często odnajdujemy w wypowiedziach wręcz ludzi obozu rządzącego, to jest wymiana elit, to znaczy przyspieszona i radykalna wymiana elit. I można powiedzieć, że to, co się stało z muzeum, jest jednym z takich elementów. Mi się wydaje, że jest jeszcze jeden wymiar, który jest też oczywisty, to jest właśnie kształtowanie nowej tożsamości narodowej i to widzimy zarówno w mediach publicznych, w polityce mediów publicznych, jak i widzimy w polityce Ministerstwa Kultury bardzo, bardzo wyraźnie, to nie znaczy we wszystkich działaniach, ale na niektórych odcinkach Ministerstwa Edukacji również i można by wymienić jeszcze parę dziedzin, gdzie to jest widoczne, gdzie chodzi o działanie na świadomość, na tożsamość, na świadomość narodową. To jest bardzo ambitny projekt, na ile on jest realistyczny, to jest inna sprawa, ale na tym poziomie w istocie, nie tracąc związku z problemem konkretnych losów, prawda, Muzeum II Wojny Światowej, na tym poziomie najchętniej bym widział, aby nasza dyskusja była usytuowana, ale jak ona będzie przebiegała, to już będzie zależało od Państwa i od naszych, przede wszystkim od naszych panelistów. Jak zawsze u nas w porządku alfabetycznym będę prosił panelistów o zabranie głosów. Zaczniemy od Michała Łuczewskiego, doktora Michała Łuczewskiego. Bardzo proszę. Dziękuję za zaproszenie. Tradycyjnie już dziękuję za nie. Mamy 10 minut bodajże, więc proszę mnie w razie czego stopować, bo mam bardzo dużo myśli spisanych, bo... Ale rozpocznę od tego, że do tego muzeum udało mi się dostać 7 kwietnia tego roku i dla mnie to było też jako socjologa ciekawe doświadczenie, bo w żaden sposób tam się nie można było już dostać, bo już nie było i pana dyrektora, kolejne warstwy managementu bały się nam ten bilet dać, oczywiście nie można było go kupić, ale schodziliśmy coraz niżej, niżej i niżej, aż się udało dojść przez, jeśli nie powiem, przez kogo, tam gdzie jest prawdziwa władza. I udało nam się wejść do tego muzeum, tam byłem z Michałem Bilewiczem, więc udało nam się wejść do tego muzeum. Mieliśmy takie poczucie właśnie bycia wybranymi, że pomimo tych wszystkich przeszkód jesteśmy i to była dla nas trochę taka przygoda. I później napisałem coś takiego. To jest najpiękniejsze muzeum, jakie widziałem. Byłem wielokrotnie poruszony do łez. Ogrom tego wydarzenia został znakomicie ukazany. Z polskiej perspektywy, pięknie, choć to złe słowo, i prawdziwie został pokazany udział Polski w aneksji Zaolzia. Byłem dumny, że tego nie próbowaliśmy wyciszyć. Jedwabne zrozumiałem z kolei lepiej niż kiedykolwiek, choć od lat ze studentami czytałem świadectwo Wassersteina. Nie wiem tylko, na ile jest ono wiarygodne, ale na wystawie znalazł się tylko jeden mały jego fragment. Przewodnik, do którego się dołączyłem, był natchniony i polską perspektywę wybijał jeszcze mocniej na pierwszy plan. Powiedział, odnosząc się do porażającego zdania von Schaffenberga z listu do żony: w tym miejscu możecie pomyśleć, że Niemcy to źli ludzie. Nie myślcie tak. Pomyślcie, że każdy z nas może poprzez różne potrzeby stać się takim człowiekiem. I to tak na żywo napisałem dla siebie, żeby mieć takie pierwsze wrażenie. I rzeczywiście to muzeum zupełnie mnie uwiodło i ta narracja zupełnie mnie wciągnęła i chciałbym wykorzystać tą okazję do tego, żeby nabrać trochę dystansu do tego mojego pierwszego zachwytu. Ale też jeszcze powiem, że to muzeum się wybija na tle innych tym, że tam jest bardzo dużo artefaktów. Kiedy miałem też w pamięci ostatnio widziane przeze mnie Muzeum POLIN i kiedy widziałem Muzeum II Wojny Światowej, też widziałem, no, że jest tutaj zupełnie inna jakość tej opowieści, właśnie prowadzona poprzez artefakty, poprzez kolekcje, a nie tylko poprzez opowieść, która czasami się wydaje opowieścią pustą. Co więcej, też sama przestrzeń tego muzeum jest olbrzymia. Jak się porówna z Muzeum Europejskim Centrum Solidarności, to widać, że to jest rzeczywiście muzeum, takie jak za dawnych lat, że trudno z niego wyjść. A z Europejskiego Centrum Solidarności można sobie wyjść bardzo szybko, przebiegając przez kilka sal. Więc miałem takie poczucie, że to jest prawdziwe muzeum.
I chciałbym się skupić na tym, od czego rozpoczął Aleksander Smolar. To znaczy, czy to jest polityka, czy to jest historia, czy to jest historia i polityka. I odpowiedź jest taka, że jest polityka historyczna. I będę chciał odpowiedzieć na pytanie, jakiego typu jest to polityka historyczna, bo to jest bardzo ciekawa polityka historyczna. I oczywiście trzeba nawiązać do tego punktu, właściwie nie punktu, ale polskiego punktu widzenia. Na ile to muzeum reprezentuje polski punkt widzenia i zawsze trudno jest odpowiedzieć na takie pytanie jest, że my polski punkt widzenia traktujemy jako coś, co jest samo przez się zrozumiałe, więc warto byłoby sobie odpowiedzieć na to pytanie, czym jest ten polski punkt widzenia. I powiedziałem, że to jest polityka historyczna. Ja rozumiem politykę historyczną jako pewnego rodzaju praktykę, która akumuluje kapitał moralny i przenosi go na pewną wspólnotę. I przez kapitał moralny rozumiem zbiór opowieści, które pokazują dawną wspólnotę jako wspólnotę moralną. I to trochę brzmi tak tautologicznie, więc jeszcze to przybliżę. Widzę trzy rodzaje opowieści, które mogą pokazać dany podmiot, dane muzeum, dany naród, daną klasę, daną grupę jako moralne. Pierwsza opowieść to jest opowieść etosowa. I opowieść etosowa polega na tym, że jeśli wszystko się wokół zmienia, a my jesteśmy wytrwali, my nie dajemy się temu, co jest wokół nas, wtedy pokazujemy siebie właśnie jako podmiot moralny. Może nawet nie tyle moralny, co podmiot, który jest silny. Na tym polega siła charakteru. Ale jestem też trochę moralności. I etos dobrze pokazuje właśnie tego typu opowieść. Druga opowieść to jest odcinanie się od złej przeszłości, żeby pokazać, jak dzisiaj się rozwinęliśmy, jak dzisiaj jesteśmy lepsi od tego, co było w przeszłości. To jest taka opowieść, którą ja nazywam konwersją. Taka postchrześcijańska w sumie opowieść o konwersji, że kiedyś było źle, a teraz jest o wiele lepiej i teraz możemy, nawet podkreślając zło przeszłości, de facto podkreślamy naszą moralność tu i teraz. I trzeci typ opowieści to jest powrót do przeszłości. I nie pokazujemy, że przeszłość jest zła, że się od niej odcinamy, tylko przeszłość jest źródłem naszej siły. I każdą z tych opowieści, ona istnieje w różnych reżimach pamięci na różne sposoby. Powiedziałbym, że ta pierwsza jest charakterystyczna dla Rosji, która będzie pokazywała w swojej polityce historycznej właśnie siłę. Przede wszystkim siłę to, że oni wytrwali przez tyle lat jako ważny, liczący się naród, państwo. Opowieść konwersji, ona jest opowieścią, którą możemy znaleźć przede wszystkim w Niemczech, którym zależy na tym, żeby pokazywać Holokaust jako to zło, którego trzeba się odciąć. Im bardziej się odcinamy od przeszłości, tym bardziej pokazujemy, że jesteśmy dzisiaj europejscy, demokratyczni, wyemancypowani i tak dalej, i tak dalej. I opowieść o powrocie do źródeł, to jest najciekawsza opowieść, bo bym powiedział, że właśnie to jest bardzo polska opowieść. Przeszłość w Polsce jest źródłem siły, nie odcinamy się od niej, tak jak Niemcy, ale z drugiej strony też nie możemy powiedzieć, że wytrwaliśmy w przeszłości, tak jak Rosjanie, no bo nie wytrwaliśmy, tak? Tutaj był i nazizm, komunizm, więc to, co możemy zrobić, to wrócić do przeszłości i pokazać tą przeszłość jako źródło naszej siły i w jaki sposób reprezentować tych, którzy w tej przeszłości cierpieli, ale też walczyli. I tutaj możemy wyróżnić dwa sposoby opowiadania o przeszłości, albo to jest sposób taki traumatyczny, pokazywanie martyrologii cywilów, albo możemy pokazać heroiczną opowieść, że powracamy do przeszłości, żeby pokazać tą opowieść heroiczną. I przepraszam za taki dość teoretyczny wstęp, ale powiedziałem, zastrzegałem się, że chcę się odbić od tego mojego doświadczenia zachwytu, żeby spojrzeć z takiego punktu widzenia na to muzeum. I to, co uderza w tym muzeum, to oczywiście, że to jest taka polska opowieść. To jest taka polska opowieść, bo to jest rzeczywiście opowieść o powrocie do źródeł. I to jest opowieść w pewnym sensie zradykalizowana w stosunku do tej opowieści, którą znam na przykład z Muzeum Powstania Warszawskiego. Podczas gdy Muzeum Powstania Warszawskiego pokazuje przede wszystkim chwałę powstańców, bez tego momentu traumatycznego, tam w Muzeum Powstania Warszawskiego właściwie nie widać, że ci ludzie umierają, ich ciała są piękne, to tutaj jest ta opowieść zradykalizowana, że właśnie zostajemy z poczuciem traumy, zostajemy z poczuciem bycia po stronie cywilów tak naprawdę. I mówię, że to jest zradykalizowana opowieść, bo trudno sobie ją wyobrazić bez powstania na początku Muzeum Powstania Warszawskiego. Że w momencie, kiedy została zaznaczona ta narracja powrotu do źródeł heroiczna, wtedy, i ja bym powiedział, że ona najbardziej definiuje polskość, wtedy możemy zrobić ten krok dalej i pokazać to z punktu widzenia ofiar. I wydaje mi się, że nie powstałoby Muzeum II Wojny Światowej, gdyby nie Muzeum Powstania Warszawskiego i Paweł Machcewicz się nieraz też powoływał na pozytywny przykład Muzeum Powstania Warszawskiego.
Czyli w tym sensie to jest bardzo polska, opowieść. Dalej możemy zapytać, czy nie ma tam tych elementów, powiedziałbym właśnie w cudzysłowie niepolskich, jak konwersja, czyli odcinanie się od tej złej przeszłości. I tutaj podam dwa cytaty, które też pokażą, na czym polega budowanie kapitału moralnego. Jest z nami Andrzej Nowak i zacytuję jego tekst z 2001 roku, klasyczny, Westerplatte czy Jedwabne. Dumnie, jako wspólnota, możemy się czuć przy pomniku bohaterów Westerplatte. Przy pomniku w Jedwabnem zaś nie będziemy mogli odczuwać jednoczącej nas dumy z tego, że stać nas na wspólny wstyd z powodu tego, co tam się zdarzyło. I tutaj widać to, co ja bym powiedział, powrót do źródeł tutaj z Westerplatte i to właśnie Westerplatte w heroizmie tych ludzi uzyskujemy swój kapitał moralny jako wspólnota. I na to odpowiadał Paweł Machcewicz inną narracją. Ja 10 lipca przy pomniku w Jedwabnym odczuwałem dumę z tego powodu, że Polacy potrafili godnie stawić czoło najtrudniejszym sprawom przeszłości. Odkrywanie całej prawdy o naszej przeszłości, przywracanie pełnego blasku rzeczom, z których słusznie powinniśmy być dumni, jak i zdzielanie zasłony ze spraw wstydliwych, które występują w historii każdego kraju, to najlepsza droga do budowania wspólnoty narodowej zakorzenionej w przeszłości, świadomej stających za nią pokoleń. Wspólnoty, która nie będzie się bała konfrontacji z własną historią, nie będzie zaskakiwana odkryciami godzącymi w jej utrwalony wizerunek. I to jest typowy przykład opowieści konwersji, czyli mierzymy się ze złą przeszłością i im bardziej jest ona zła, im bardziej za nią żałujemy, im bardziej nam jest wstyd za nią, tym bardziej też widzimy w pewnym sensie też swoją dumę z tego, że możemy stawić czoła przeszłości. I w jednej wypowiedzi, i w drugiej pojawiło się zresztą to słowo duma, co też pokazuje, że są różne źródła naszej dumy i że one wcale też się nie muszą wykluczać. Ale podczas gdy debata w Jedwabnym, ona miała dwa takie obozy. Jeden, który pokazywałby polską historię z punktu widzenia konwersji. Teraz potrzebujemy rzeczywiście nawrócić się ze zła przeszłości i przeprosić w imieniu polskiego narodu za to, co tam się stało. A z drugiej strony byli ci apologeci, którzy uważali, że ten gest nie jest potrzebny. I teraz dla mnie było bardzo ciekawą rzeczą, jak to się będzie, jak ta narracja konwersji, ona będzie się przekładała na Muzeum II Wojny Światowej. Można byłoby się spodziewać, że ta narracja konwersji, ona powinna być tam mocno wybita. I wtedy można by powiedzieć rzeczywiście, że to jest ta narracja, w której ja bym powiedział właśnie Polacy się mniej odnajdują. I ta narracja, ona jest tam obecna, o czym mówię na samym początku, ale ona jest rzeczywiście bardzo wyciszona, bardzo stonowana. Ta narracja konwersji jest rzeczywiście w kilku miejscach zaznaczona. Jest zaznaczona pięknie, ale na pewno nie można powiedzieć, że w jakikolwiek sposób ona dominuje. Jest jednym z elementów, który właściwie wydaje mi się, że te osoby, które będą zwiedzały tę wystawę, mogą nawet tego nie zauważyć. A my, którzy byliśmy z Michałem Bilewiczem wyczuleni na to, to nawet właśnie szukaliśmy dokładnie tych momentów konwersji. Więc w tym sensie to, co jest obecne w dyskursie publicznym i co dzieliło nas w 2001 roku, ono nie zostało ten konflikt nie został przetłumaczony na język instytucji. I to jest dla mnie bardzo ciekawy proces tego, że możemy dzielić się na poziomie naszych dyskusji, ale nie będziemy się, albo będziemy się dzielili o wiele mniej w momencie, kiedy następuje instytucjonalizacja tego dyskursu. Czyli tutaj powiedziałbym pod względem formy to jest bardzo polskie muzeum. Pod względem balansu, ile tam jest polskości, ile jest uniwersalizmu. Tego według mnie nie da się dobrze rozstrzygnąć, bo z jednej strony zawsze można powiedzieć, że dyskutujemy o polskości, chcemy pokazać polskość, żeby zuniwersalizować nasze doświadczenie, tak mówi Paweł Machcewicz, a z drugiej strony można powiedzieć, że tylko podczepiamy polskość pod uniwersalną narrację. Więc tutaj wydaje mi się, jest praktycznie nie do rozstrzygnięcia ta debata, na ile tam właśnie polskość jest mocno zaznaczona, na ile słabo. Jan Kubik wczoraj mi opowiadał, że według niego tam jest za dużo polskości, za dużo jest Polski. A to jest człowiek, któremu właśnie Polska jest bardzo, leży bardzo na sercu i też wizja w ogóle Polski, naszej roli w XX wieku też leży mu bardzo na sercu. Ale to, co jest według mnie ważniejsze, to nie ten balans, który jest między ilością, powiedzmy, artefaktów poświęconych polskości, ilością artefaktów poświęconych innym elementom, ale to, co my zdefiniujemy za rdzeń polskości. I wtedy pojawia się pytanie, w jaki sposób ten rdzeń polskości jest artykułowany poprzez
poprzez wystawę. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście mnie ta wystawa uwiodła, bo ja sobie tego pytania wtedy nie zadałem. Gdzie jest ta polskość, którą ja bym chciał tam odnaleźć? I dla mnie ta polskość, którą ja bym szukał, ja bym właśnie widział taki rdzeń polskości, to byłby też, to byłaby wystawa, która też by oddawała sprawiedliwość doświadczeniu religijnemu podczas II wojny światowej i też martyrologii polskich kapłanów, katolików. Też właściwie temu, w jaki sposób później z II wojny światowej Polska się zrodziła jako inny kraj, ale ten element religijny wydawał mi się tutaj kluczowy. I to, że ja chociaż też zabrakło mi tam wybitego Maksymiliana Kolbego, którego ja bym zobaczył. Była tam piękna sala, rzeczywiście robiąca wielkie wrażenie, pokazująca oblężenie Leningradu, taka o wielkiej skali, zostawiająca trwałe wrażenie. I pomyślałem sobie, czemu właśnie taki quasi religijny, quasi sakralnej sali też nie ma poświęconej polskiemu doświadczeniu. I powiedziałem, że w tym sensie ten rdzeń polskości z mojego punktu widzenia, on tutaj był obecny w mniejszym stopniu. I kończąc już, to zastanawiałem się jeszcze nad ostatnią rzeczą, że każde muzeum jest ważne nie tylko dlatego, czy ono reprezentuje jakiś punkt widzenia, jaki to jest punkt widzenia, ale też dlatego, czy ono tworzy sferę publiczną. Czy to jest tylko reprezentacja przeszłości, czy też platforma, na której się tworzy nasza teraźniejszość i przyszłość. I jeśli chodzi o samą wystawę, to bez dwóch zdań jest ona bardzo otwarta na uwzględnianie innego. I tam inne narody mogą się przejrzeć w tej wystawie. I to jest w tym sensie Polacy mogą być dumni z tego, co tam jest pokazane. W tym sensie to się tworzy nie tylko polska przestrzeń publiczna, ale też międzynarodowa, może nawet i globalna przestrzeń publiczna. Ale z drugiej strony myślałem sobie, czy nie zabrakło właśnie tworzenia tej przestrzeni publicznej na etapie prowadzenia tego muzeum, na etapie uwzględniania innego, tak jak to na przykład robią Niemcy w domu spotkań, w domu historii w Bonn. W momencie, kiedy SPD zaczęło bardzo krytykować projekt Koloski, wtedy rozpoczęła się gigantyczna i rozpisana na lata proces konsultacyjny, który istniał w tym muzeum. Wzięto pod uwagę też głos oddolny, ale przede wszystkim też wzięto pod uwagę przeciwników politycznych. I tutaj wydaje mi się, że właśnie ta szansa tworzenia i ucierania też politycznych, też, no, to jest polityka historyczna, też politycznych wizji, ona tutaj została zaprzepaszczona. Teraz nie mówię już, nawet nie chodzi mi przez kogo, bo to zawsze można, na pewno została zaprzepaszczona. I zamiast włączenia różnych wrażliwości, wydaje mi się, że po prostu to zostało zaprzepaszczone i to wydaje mi się, że to jest duży problem. I zakończę w ten sposób, że to, że możemy się tutaj spotkać, to właśnie jest element tworzenia polityki historycznej jako tworzenia sfery publicznej, gdzie my możemy, różniąc się, możemy porozmawiać na temat tego muzeum i mam nadzieję, że też o to chodziło Pawłowi Machcewiczowi, który mówił, że tylko muzea, które są kontrowersyjne, mogą wzbudzać taką debatę. Dziękuję bardzo. Dziękuję i właśnie teraz kolej jest na Pawła Machcewicza. Dziękuję bardzo. Ja na razie się nie będę odnosił do tego, co mówił Michał Łuczewski. Porozumiem, że na to będzie miejsce w ostatniej turze naszych wypowiedzi. Chcę teraz powiedzieć o trzech kwestiach, które w moim przekonaniu wynikają z debaty wokół Muzeum II wojny światowej, czy też raczej których świadectwem jest ten spór o Muzeum II wojny światowej. Po pierwsze, chcę przypomnieć, jakie były kluczowe założenia tego przedsięwzięcia od samego początku, czyli od artykułu, który opublikowałem w 2007 roku i potem od zarysu koncepcji programowej, który w następnym roku wraz z obecnym tutaj Piotrem Majewskim przygotowaliśmy, przedstawiliśmy pod dyskusję. Otóż argumentowaliśmy, że polskie doświadczenie historyczne jest słabo znane i niemal nierozumiane w Europie Zachodniej czy poza Europą, poza kręgiem specjalistów zajmujących się właśnie naszą częścią kontynentu. I jeżeli chcemy, żeby ten stan zmienić, to należy stworzyć muzeum, to była propozycja z tego mojego pierwszego tekstu, muzeum zamiast zasieków,
Muzeum, które wprowadzi do głównych, dominujących narracji historycznych w Europie i na świecie nasze doświadczenie wojny, czy też szerzej doświadczenie historii XX wieku. Bardziej szczegółowo argumentowałem, że na przykład na zachodzie Europy, nawet w samych Niemczech, prawie się nie wie, jak brutalna była okupacja niemiecka w Polsce, czy w ogóle na wschodzie, że bardzo jest ograniczona wiedza o tym, że Związek Radziecki był aliantem III Rzeszy, o represjach radzieckich, że 45 rok naszej części kontynentu przyniósł zakończenie wojny, ale nie przyniósł wolności, przyniósł nowe zniewolenie. To, co dla nas jest oczywiste, czy wręcz banalne, a co dla zachodnich Europejczyków czy Amerykanów jest bardzo mało znane. Argumentowałem też, jakby to był drugi powód, który wskazałem w tym tekście z 2007 roku, że jeżeli chcemy wyjść poza dosyć jałowy polsko-niemiecki spór o powojenne przesiedlenia, o tak zwane wypędzenia, to nie należy się ograniczać do protestów wobec pomysłu powołania w Berlinie, stworzenia w Berlinie Muzeum Wypędzonych, wobec działań Ricky Steinbach, ale trzeba stworzyć własną opowieść pokazującą możliwie szeroki obraz wojny i dopiero na tym tle wojenne i powojenne przesiedlenia zyskają swoje właściwe miejsce. Znaczy, od początku istotą naszego myślenia, i to było powtarzane we wszystkich kolejnych latach pracy nad muzeum, była chęć pokazania historii Polski na tle historii kontynentu, na tle historii świata, inaczej mówiąc wpisania polskiej historii w szerszy kontekst, bo naszym zdaniem tylko wtedy ona stanie się zrozumiała dla cudzoziemców, tylko wtedy uzyska właściwie odpowiedni sens zarówno dla cudzoziemców, jak i dla Polaków, którzy też zyskają na tym, jeżeli będą mogli w muzeum zobaczyć nasze dzieje na szerszym tle. I wcale nie wydawało nam się, że ten pomysł jest kontrowersyjny. Uznawaliśmy, że on jest wręcz oczywisty, że jeżeli się tworzy Muzeum II Wojny Światowej, no to nie można opowiadać wyłącznie o Polsce. Nie da się wyrwać, wyizolować polskiego doświadczenia z doświadczenia II wojny światowej. I początkowo ogromnym zaskoczeniem były dla nas ataki na tę koncepcję, gwałtowność tych ataków, argumenty używane w tej debacie, mówię jeszcze o samym początku roku 2008. Oskarżano nas o to, że chcemy wykorzenić polską świadomość narodową i zastąpić ją jakąś taką sztucznie konstruowaną świadomością europejską. Pomijam już zarzuty, że działamy po prostu pod dyktando Berlina czy Brukseli, no po z takimi zarzutami nie warto dyskutować, ale wydaje mi się, że to, o czym mówię i to, ten typ zarzutów powtarzał się właściwie aż do dzisiaj, przez wszystkie lata, kiedy pracowaliśmy nad wystawą, ujawnia coś bardzo głębokiego i być może najważniejszego w sporze o muzeum. Mianowicie przekonanie wyrażane w trakcie tej debaty przez dużą część krytyków naszej koncepcji, że samo pokazywanie Muzeum II Wojny Światowej, obok doświadczenia Polski, doświadczenia innych narodów, jest zagrożeniem dla polskiej tożsamości narodowej, wyjątkowości polskiej historii. Kontestowano na przykład taki pomysł, żeby w jednej sekcji poświęconej powstaniom pokazywać powstanie w getcie warszawskim, powstanie warszawskie 1944 roku, powstanie w Paryżu, powstanie na Słowacji, powstanie w Pradze. Ja uważałem, że właśnie poprzez pokazanie obok siebie tych powstań najlepiej dostrzeżemy ich różnice. To jest jakby istota komparatystyki, jakby, która jest częścią warsztatu historyka od właściwie czasów starożytnych. Nasi oponenci twierdzili, że to tylko będzie zagrażało jakby wyjątkowym cechom polskiej historii, których obowiązkiem jest jakby, które mamy obowiązek pokazywać. I mi się wydaje, że to jest ten najgłębszy poziom sporu i skala, gwałtowność ataków przeciwko jakby chęci dla mnie oczywistej pokazania polskiej historii na tle historii innych narodów dla mnie jest częścią jakby narastających tendencji nacjonalistycznych, antyeuropejskich, które jakby narastają nie tylko w Polsce, ale w większości krajów kontynentu, ale w Polsce przybrały szczególnie ostry wyraz i atak na muzeum, jakby prowadzony przez wszystkie te lata, postrzegam jako element polityki i nastawienia mentalnego, które prowadzi do izolowania nas, naszej historii, ale także nas współcześnie od Europy,
zamykania nas w oblężonej twierdzy, w której mamy się bronić przed zagrożeniami dla polskości, zagrożeniami w moim przekonaniu przeważającej części wyimaginowanymi, a na pewno przesadzonymi. Druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Drugi nurt krytyki od samego początku aż do dzisiaj. Zarzucono nam, że koncentrujemy się na perspektywie ludności cywilnej. Dla mnie taki zarzut jest szczególnie zdumiewający w Polsce, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że polskie straty ludzkie to jest właściwie w ponad 90% ludność cywilna. Przypomnę, że na około 5,5 miliona polskich obywateli, którzy stracili życie w czasie wojny, 300 tysięcy to byli żołnierze i oczywiście o nich też opowiadamy w muzeum, oddajemy im hołd, ale około 5 milionów to byli cywile, polscy Żydzi i etniczni Polacy. Więc dla mnie jest czymś jakby absolutnie zdumiewającym to traktowanie perspektywy cywilnej jako czegoś gorszego, mniej wartościowego. Temu też jakby towarzyszyła taka retoryka, że muzeum jest pacyfistyczne, że pokazujemy zbrodnie okupantów, cierpienia ludności cywilnej, że obraz wojny jest zbyt negatywny, przeczerniony, a przecież wojna może być pozytywnym doświadczeniem, jak pisali recenzenci, może hartować umysły i dusze młodych ludzi. Ja w tym widzę, pomijam oczywiście tak ekstremalne, kuriozalne wypowiedzi, jak atak na mnie w Sejmie posłanki Joanny Lichockiej, która powiedziała, że prowadzę niemiecką politykę historyczną, a nie polską politykę historyczną, ponieważ koncentruję się na perspektywie ludności cywilnej, a jak wiadomo, powszechnie jest to znak firmowy niemieckiej polityki historycznej. Ale tak kuriozalne wypowiedzi odłóżmy na bok. Dla mnie, jeżeli mam to wpisać, pewne głębsze, dłuższe spory o polską pamięć historyczną, o polską historię, to widziałbym oczywiście w tej krytyce cywilności naszego muzeum wyraz narastającego nacisku na militarny model, militarne rozumienie polskiego patriotyzmu i polskiej tradycji narodowej. To oczywiście sięga XIX wieku, powstań narodowych, ale ten model patriotyzmu, pamięci narodowej był także podtrzymywany paradoksalnie w PRL-u. Można przypomnieć tutaj chociażby moczaryzm, książka Zbigniewa Załuskiego, Siedem polskich grzechów głównych, która też jakby jednym z wymiarów tej książki jest właśnie atak na cywilność w przeżywaniu, w mówieniu o wojnie i jakby taka apoteoza właśnie militarnego modelu polskiego patriotyzmu. Przypomnę ataki na Mirona Białoszewskiego po opublikowaniu pamiętnika z Powstania Warszawskiego w roku 70. I mnie to przypomina ta retoryka, no te argumenty, które padały wobec naszego muzeum. I trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, co wynika z tego sporu, z tego poprzedniego roku czy poprzednich lat, z tego, co się działo wokół muzeum. Ja widzę w tym odrzucenie pluralizmu i polifoniczności w polskiej pamięci historycznej. Ataki na muzeum, próby ustawiczne w ciągu tych 8 lat, zdyskredytowania ludzi, którzy tworzyli muzeum, naszych koncepcji, uporczywe starania podejmowane przez Ministerstwo Kultury, żeby nie dopuścić do otwarcia muzeum, żeby usunąć nas, zanim zdołamy zakończyć naszą pracę, zanim zdołamy w ogóle pokazać muzeum publiczności. Ja w tym widzę jednoznaczną próbę wyeliminowania z przestrzeni publicznej ludzi, którzy polską historię, patriotyzm rozumieją inaczej niż aktualnie rządzący obóz. I myślę, że ta próba się mimo wszystko nie uda. Bo tak jak my, jak ci ludzie, którzy stworzyli Muzeum II Wojny Światowej, myślę, że myśli bardzo duża część polskiego społeczeństwa. Jednym z dowodów na to są dla mnie tłumy w muzeum od samego otwarcia. W ciągu niecałych 3 miesięcy od otwarcia muzeum 23 marca tego roku muzeum zobaczyło 150 tysięcy ludzi, a wiele tysięcy nie dostało się do środka, bo po prostu zabrakło dla nich biletów. To też jest moim zdaniem fenomen wart przemyślenia. Sądzę, że spora część tych ludzi, którzy teraz przyjeżdżają do muzeum, do Gdańska, często z innych miast, to byli prawdopodobnie ludzie, którzy się wcześniej nie interesowali historią. I dopiero ten spór o Muzeum II Wojny Światowej pokazał im, że historia jest czymś ważnym. I myślę, że mamy do czynienia z czymś, co ja bym nazwał początkiem
przełamywania monopolu polskiej prawicy na historię, na pamięć narodową. Do tej pory wydawało się, że jakby ta część naszej świadomości narodowej jakby zakorzeniona w historii jest w dużej mierze przed monopolem prawicy i teraz myślę, że to się zmienia i sądzę, że to jest być może najbardziej długofalowy efekt sporu o muzeum i otwarcia muzeum. I chcę jeszcze powiedzieć na koniec, że można było usunąć z muzeum nas, ludzi, którzy stworzyli to muzeum. Być może nawet wystawa tego muzeum zostanie zmieniona, ale my tu jesteśmy, będziemy, to także jest nasz kraj i nawet jeśli ta wystawa zostanie zmieniona, to taka interpretacja polskiej historii, taka interpretacja wojny, jaką przedstawiliśmy w muzeum, nie zostanie unieważniona środkami politycznymi, administracyjnymi. Będzie stanowić jeden z wymiarów polskości, niezależnie od tego, jakie będą dalsze losy Muzeum II Wojny Światowej. Dziękuję bardzo. Profesor Andrzej Nowak, bardzo proszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie do tej ważnej na pewno dyskusji. Zacznę od trochę wstydliwego wyznania. Ja niestety wystawy nie widziałem. Czytałem już dawno, to znaczy wiele miesięcy temu, bardzo obszerny scenariusz, który przygotował zespół z panem profesorem Machcewiczem niedługo przed otwarciem i na tej podstawie pozwalałem sobie zabierać głos w tej debacie przed otwarciem muzeum. Ponieważ wystawy nie widziałem, zacznę od jednego pytania, na które później może pan profesor Machcewicz zechce odpowiedzieć. Wysłuchałem wielu głosów ludzi, którzy widzieli tę wystawę. W większości one są zbieżne z wyrażonym tutaj stanowiskiem pana doktora Łuczewskiego. To znaczy to muzeum się bardzo podoba, wydaje się bardzo nowoczesne, bardzo atrakcyjne, bardzo dobrze zrobione. Zgodne też te głosy wydają mi się i recenzje, które czytałem wszystkie, i te krytyczne, i te absolutnie apologetyczne, jeśli można tak powiedzieć. W opinii, którą potwierdził pan dyrektor Machcewicz, że muzeum stara się pokazać perspektywę cywilną i to traktuje z dobrodziejstwem inwentarza, to jest dobry pomysł. To jest pomysł właśnie na spluralizowanie wizji II wojny światowej, której w naszej tradycji przeważa perspektywa militarna, wrzesień i inne bitwy. Tak jest i można to krytykować, można akceptować, ale ja uważam to za właśnie bardzo ważną część pluralizmu, który powinien w spojrzeniach na historię obowiązywać. Ktoś lubi historię militarną, ktoś zwraca uwagę i może ze słusznych powodów więcej takich ludzi powinno być na aspekt losu ludności cywilnej. Ale skoro tak, skoro muzeum, jeśli to jest słuszne założenie, przyjmuje przede wszystkim perspektywę doświadczenia cywilów, nie eliminując, ale jakby stopniowo przesuwając nieco na plan dalszy kwestie militarne, to wydaje mi się, że w doświadczeniu cywilnym rola religii w II wojnie światowej, doświadczenia religijnego jest doświadczeniem centralnym, po prostu centralnym. Można się z tym nie zgadzać, co powiedziałem, ale wydaje mi się, że na podstawie tysięcy pamiętników, relacji, odniesienie do Boga, pytanie do Boga, wadzenie się z Bogiem, czy to jest Bóg żydowski, czy Bóg chrześcijański, czy jakikolwiek inny, kryzys jakby religii i jednocześnie pociecha niesiona przez religię w czasach strasznych, jest doświadczeniem, wydaje mi się, szczególnie ważnym w okresie II wojny światowej. I na ten temat kilka osób, nie tylko ci, no, że tak powiem, zajadli krytycy Muzeum II wojny światowej, zwróciło uwagę, jest mało miejsca albo wręcz w ogóle go nie ma. I tego dotyczy moje pytanie. Czy jest doświadczenie religijne w rozmaitych swoich przejawach uwzględnione tam? Nie tylko kwestia, no rzeczywiście ofiar, które jeśli by spojrzeć tak statystycznie, jak spojrzał pan profesor Machcewicz na kwestię ofiar w II wojnie światowej, 300 tysięcy żołnierzy, prawda, i 5 milionów 200 tysięcy cywilów w przypadku obywateli II Rzeczpospolitej, no to grupą najbardziej dotkniętą, rzecz jasna, po ludności żydowskiej byli niewątpliwie księża w Polsce. Co piąty ksiądz został rozstrzelany, powieszony albo zamęczony obok ziemiaństwa. Te dwie grupy były najbardziej wystawione na
na represje, a w przypadku, i tu znów miejsce odgrywa pewną rolę, bo muzeum powinno być zakorzenione nie tylko w uniwersum, nie tylko w kraju, ale także w lokalności. I ta lokalność tu wydaje mi się ważna, pomoże. Akurat diecezje włączone do Rzeszy no, związane były z prześladowaniami absolutnie najbardziej brutalnymi. Tam co drugi ksiądz został zamordowany, dokładnie 50% w diecezjach chełmskiej, włocławskiej, a także w Wielkopolsce. Tam, gdzie ksiądz był nośnikiem tożsamości polskiej. Może warto było o tym jakoś powiedzieć. Dlaczego? Bo znów przejdę teraz do drugiego zagadnienia, o którym była już mowa, a mianowicie kwestia tożsamości, poczucia zagrożonej tożsamości. Pan profesor Machcewicz ustawił to w taki sposób, jakby naprzeciwko jego muzeum stał moczaryzm, militaryzm i chęć wychowania nowego pokolenia w duchu jakiegoś wojennego rewanżyzmu, gotowości do zabijania innych. Ja myślę, że warto spojrzeć na dyskusję wokół Muzeum II Wojny Światowej z perspektywy trochę bardziej zdystansowanej. Czy rzeczywiście jest tak, że naprzeciwko stoją tylko ci, którzy są zwolennikami Moczara, Adolfa Hitlera, czy Benito Mussoliniego, czy, no nie wiem, jakichś tradycji przez nich reprezentowanych? Pozwolę sobie zacytować wypowiedź, jaką usłyszałem, a później była ona wydrukowana w książce pokonferencyjnej. Brałem kiedyś udział w takiej konferencji poświęconej pamięci Europy Wschodniej w Cambridge w 2012 roku. Profesor Nathan Schneider z Uniwersytetu w Jerozolimie, jeden z najwybitniejszych znawców kwestii pamięci europejskiej, powiedział tak. Podwójny dyskurs uświęca czy celebruje zachodni uniwersalny postnacjonalizm i potępia uporczywy nawrót etnicznego, religijnego czy narodowego partykularyzmu w dużych częściach Europy czy gdziekolwiek indziej. Centralnym problemem z dominującą wizją Europy jest taki, że ma ona tendencję do pomijania, lekceważenia, potępiania wszelkiego partykularyzmu jako afrontu dla swej postnarodowej wizji polityki. To jest stwierdzenie faktu przez badacza. Jest taka tendencja odnotowywana i ona rzeczywiście często bywa emanowana przez instytucje europejskie na zasadzie pewnych, można powiedzieć, jeśli nie wprost zaleceń, bo nie ma takiej mocy, to w każdym razie zachęty, grantów, że to jest teraz ta właściwa pamięć, ta postnarodowa. I tu właśnie wkracza ten aspekt, na który zwrócił uwagę pan profesor Machcewicz w karykaturalnej formie, on się czasem przejawia oczywiście, to znaczy oskarżeń o to, że ta pamięć przychodzi jako pewnego rodzaju dyktat, ta nowa pamięć, dyktat z Zachodu. Ona nie wytwarza się tylko i wyłącznie w obrębie dyskusji wewnętrznej, ale przychodzi z Niemiec jako ośrodka wzorcowej pamięci, tak jak to pan doktor Łuczewski przedstawił, tej konwersyjnej, prawda? Dokonaliśmy rozrachunków z własną przeszłością i jesteśmy teraz wzorem. Mamy powód do dumy. My teraz, nasze pokolenie Niemców, prawda, na tej zasadzie, inni powinni nas naśladować. No, jest to zjawisko realne, to nie jest wymysł tylko, to nie jest tylko histeria, ale z tego rodzaju, no, pewnego rodzaju dumą z niemieckiej polityki pamięci mamy do czynienia i na szczęście mamy do czynienia z głosami samokrytycznymi niektórych niemieckich historyków, że wspomnę Thomasa Lindenbergera czy Konrada Jarausza, którzy wyśmiewają się z tej tendencji do budowania takiej paneuropejskiej, postnarodowej pamięci na wzór niemiecki, która w istocie, ta nowa postnarodowa pamięć, przypomina zupełnie wzorce Trajczkego, to znaczy przejście od światła, od ciemności do światła, od zła nacjonalizmów do jasności Unii Europejskiej. No jakby ten proces konstrukcji nowej postwspólnoty, który dokonuje się w opozycji ciemność, światło do tego, co było przedtem. Tego rodzaju prostacka narracja całkowicie dominuje. Odwiedzony niestety przeze mnie w zeszłym tygodniu Dom Historii Europejskiej w Brukseli. Szokująco złe muzeum. To naprawdę pod każdym względem, od wystawienniczego poczynając, to nie mam wątpliwości, że nawet nie odwiedzając jeszcze Muzeum II Wojny Światowej, że to, którego dyrektorem był pan Machcewicz, no jest na pewno setki razy lepsze pod każdym względem.
Otóż mówię o tym, że istnieje pewne zjawisko, na które reakcją może być reakcja obronna zagrożonej, kruchej tożsamości. Histeryczna reakcja czasem, zgodzę się. Reakcja przesadzona, ale nie można powiedzieć, że nie ma zjawiska poczucia zagrożenia tej tożsamości odbieranego, a w kontekście przyszłość jest określona, pewien mechanizm budowania przyszłości, który skazuje te nacjonalne, narodowe, tradycyjne wizje historii na obumarcie, na wyginięcie, no powód do poczucia zagrożenia dla tej, do której część z nas jest przywiązana, wizji historii, gdzie jest właśnie Westerplatte, gdzie jest Monte Cassino, gdzie są te różne takie znaki pamięci, do których przywykliśmy. A więc jest ta opozycja, przyszłość, która zwycięży, przeszłość musi odejść, ta przeszłość właśnie tradycyjnie rozumianej historii czy pamięci. I druga opozycja imperialna, tak jest imperialna, to znaczy w której sugestie, jeśli nie nakazy, przychodzą z zewnątrz do Polski jako do kraju zacofanego, w którym trzeba no, implementować pewne wzory już wypróbowane gdzie indziej, lepsze, doskonalsze, które nauczyciel z linijką w ręce może w klasie polskiej zastosować. No od czasu do czasu delikatnie tą linijką po paluszkach trochę zabrudzonych, jak to we wschodniej Europie, uderzyć. Otóż celowo wyostrzam, tak jak przed chwilą wyostrzał pan profesor Machcewicz, żeby pokazać jakby drugą stronę zagadnienia. Myślę, że warto spojrzeć na spór, o którym mówił pan we wprowadzeniu, pan profesor Smolar, jako na spór, w którym zderzają się racje, spór, w którym zderzają się emocje, głęboko osadzone emocje także, nie tylko racje, nie wszystko da się racjonalnie tutaj niestety wytłumaczyć z obu stron tego sporu, ale w którym w związku z tym myślę, że warto zastanowić się nad wyborem rozwiązania tego sporu i chciałem na koniec swojej wypowiedzi nawiązać do pewnej systematyki, jaką tutaj chyba 11 czy 12 lat temu właśnie pan profesor Smolar przedstawił, bo już była taka debata o polityce historycznej, tutaj ja w niej nie brałem udziału nawet jako słuchacz, ale potem miałem okazję książeczkę czytać z tej dyskusji. Tam głos podsumowujący miał pan profesor Smolar. I wśród rozmaitych możliwości, no, że tak powiem, rozwiązania sporu pamięci wymienił pan pod koniec dwie, które zapamiętałem, no bo te inne były no, zdecydowanie negatywne, nie warto ich wymieniać. Te dwie ostatnie to był pluralizm taki okopany troszkę, to znaczy no, pozostajemy przy różnych wizjach pamięci i ta, za którą optował pan profesor Smolar, to znaczy dopracowanie się, nie pamiętam, może nieprecyzyjnie powtórzę, demokratycznego konsensusu. Konsensus w każdym razie tam się pojawia z jakimś przymiotnikiem wypracowany w toku jakiejś dyskusji. Otóż ja bym obstawał przy tym, żebyśmy na razie bronili pluralizmu i w imię tego pluralizmu ja pozwoliłem sobie publicznie bronić tej wystawy, choć jej nie widziałem, bo uważałem, że potrzebne są różne wizje polskiej przeszłości czy przeszłości niekoniecznie polskiej, przeszłości II wojny światowej, w której Polska ma swoje ważne miejsce. Te różne wizje są potrzebne w Polsce po to także, żebyśmy mogli nieco zróżnicować no tak prostacki obraz, jakiego przykładem jest Dom Historii Europejskiej w Brukseli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I pani doktor Karolina Wigura teraz. Dziękuję bardzo i bardzo dziękuję za zaproszenie. I ja chciałabym też zacząć od pytania, jeśli wolno. Czy mogliby państwo podnieść rękę, ci państwo, którzy widzieli muzeum? O, dużo, bardzo dużo. Okej, to bardzo dużo wyjaśnię i jakby o wiele jaśniej jest także paneliście czy panelistce mówić w takim razie. Ja w muzeum byłam tydzień temu, dzięki właściwie organizatorom tego panelu, bo w innych okolicznościach pewnie odkładałabym to i odkładałabym, a tak miałam okazję, żeby pojechać i obejrzeć. To muzeum rzeczywiście robi olbrzymie wrażenie tymi artefaktami, które tam zgromadzono. Jedwabna suknia sprowadzona z Japonii, w której zszerzały tylko koronki, drewniane sanki dla trzylatka i ci państwo, którzy byli w muzeum, na pewno pamiętają, jest też taki pokój, który jest zamknięty szybą i w nim są na wysokich prętach talerze.
Te talerze są puste i tym talerzom towarzyszą zdjęcia dzieci. Ja z pewnych względów uważam, że jest to fundamentalny dla tego muzeum pokój. Nie dlatego, że on tłumaczy całe muzeum albo jest kluczem do zrozumienia interpretacji historii, ale on jest pewnym kluczem do zrozumienia, w jakim miejscu dziś znajdujemy się, kiedy mówimy o tym muzeum i także innych narracyjnych muzeach dotyczących polskiej przeszłości, które w ostatnich dziesięcioleciach powstały. Oglądając to muzeum, nie miałam poczucia zachwytu, jak Michał Łuczewski, miałam poczucie nieadekwatności. To poczucie nieadekwatności dręczyło mnie do tego stopnia, że potem zadawałam sobie bezustannie pytanie, dlaczego odczuwałam taką nieadekwatność w muzeum, które w istocie uważam za bardzo udane. Teraz dlaczego ta nieadekwatność? To jest moim zdaniem fundamentalne zupełnie pytanie. Nie tylko to muzeum, ale również i podobne do niego w sensie konstrukcyjnym, czyli narracyjne muzea, które w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce powstawały, między innymi Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Polin, są i muszą być jednocześnie opowieściami o pewnej wizji historii i zakładnikami tej historii. W istocie są dokumentami na temat nie tylko tych czasów, o których opowiadają, ale także tych czasów, w których są tworzone. I jako takie mogą rozmijać się z tym, w jaki sposób o historii być może powinniśmy mówić w przyszłości. To znaczy 30 lat po przełomie, prawie 30 lat po przełomie demokratycznym w Polsce, znajdujemy się w takiej paradoksalnej sytuacji. Z jednej strony nareszcie udaje nam się wytworzyć opowieści na temat fundamentalnych punktów naszej historii. Bardzo długo nam to czasem zajmuje. A z drugiej strony, kiedy one już powstają, to być może one opowiadają jakąś wizję historii, która może, ale wcale nie musi nieść nas w następne ćwierćwiecze. Albo jeszcze dalej. Ja myślę, że Muzeum II Wojny Światowej jest świetnym przykładem takiego paradoksu. W istocie wydaje mi się, że jego przekaz jest tak pacyfistyczny, tak uniwersalny, tak antywojenny i niedrastyczny, że może właśnie dlatego stało się obiektem takiego sporu. I teraz dlaczego? Otóż uważam, że w tym muzeum ogniskuje się kilka zasadniczych cech współczesnego kłopotu, jaki mamy z radzeniem sobie z trudną przeszłością, tak? Bo II wojna światowa z całą pewnością należy do tej dziedziny trudnej przeszłości. Cóż to są za cechy? No po pierwsze, coś, co nazwałabym nieznośnością historii. Historia w jakimś sensie jest dzisiaj nieznośna. To znaczy, jeżeli w początkach XX wieku taki wybitny turecki poeta Hikmet pisał o tym, że w XX wieku żal będzie trwał najwyżej rok. Oczywiście Hikmet się pomylił. Żal w XX wieku, a szczególnie w drugiej jego połowie, trwał znacznie dłużej niż rok. Ale w XXI wieku, parafrazując, może się okazać, że nie możemy już patrzeć na żal i przeszłość. I teraz dlaczego? Po pierwsze dlatego, i myślę, że spór o muzeum jest tego znakomitym przykładem, że polityka historyczna podlega instrumentalizacji i nie jest tylko efektem ubocznym, ale bywa samym sednem strategii politycznej i partyjnej. Po drugie dlatego, że polityka historyczna w swoim zamierzeniu bywa demokratyczna, to znaczy ona ma spotykać pewne realne emocje i potrzeby społeczne, ale z drugiej strony tworzona jest jednak najczęściej przez elity i to jest paradoks, który czyni napięcie. Po trzecie, z tego względu to muzeum wydaje mi się bardzo sceptyczne, łagodne w swoich emocjach. Jest niedrastyczne, tak jak powiedziałam. Jest bardzo często metaforyczne. To może być jego wielka zaleta, ale dzisiejsze czasy to także potrzeba silnych emocji. Te silne emocje często się realizują nawet w emocjach ocierających się o kicz. Ale trudno jest takie muzeum zaangażować, zagospodarować te emocje.
I wreszcie ta nieznośność historii leży też w pewnej nieznośności rekonstrukcji. To jest kolejne takie muzeum w Polsce, to jest kolejne takie muzeum na świecie, niezależnie od tezy, która się w nim zawiera. I można mieć poczucie pewnej drażniącej wręcz powtarzalności. Rekonstrukcja ulicy, rekonstrukcja domu, rekonstrukcja pokoju. Nie mówię tego po to, żeby krytykować, dlatego że zdaję sobie sprawę, że to musi być niesłychanie trudne zadanie dzisiaj stworzyć tego rodzaju muzeum. Mówię to tylko po to, żeby powiedzieć, że z każdym kolejnym tego rodzaju muzeum jest trudniej stworzyć narrację o historii. Nie tylko w Polsce. Teraz druga cecha tej problematyczności. Można mówić dalej? Dron latał tutaj, ale nie tak. Widać go. To jest niewidzialny dron. Po drugie, to jest paradoks, to znaczy żyjemy w paradoksalnej epoce, która z jednej strony wszystko pamięta, to znaczy digitalizuje wspomnienia, nagrywa je, udostępnia je w sieci, z drugiej strony nic nie pamięta, dlatego że bezpośredni uczestnicy zdarzeń w sposób niechybny umierają. I tak jak powiedział, że napisał jeden z wybitnych pisarzy, Bernhard Schlink, w 2025 roku zapewne nie będzie już żyła ani jedna osoba, która pamiętałaby chociaż jako dziecko II wojnę światową. I stąd my do pewnego stopnia tracimy z czasem kontakt z naszą własną historią i też z europejską historią. Trzecia cecha, i tu wracam do tego pokoju z talerzami, dlaczego on wydawał mi się tak fundamentalny. Oglądając białą suknię z Japonii, sanki i oglądając te talerze, mijałam rodziny z dziećmi. Dzieci przebiegały po tych salach, rodzice dawali im kukurydziane chrupki. I to jest samo sedno tego, to znaczy budujemy muzeum na temat traumy w czasach sytości. To znaczy naszą zasadniczą cechą jako społeczeństwa, kiedy oglądamy tego rodzaju muzeum, jest nasza sytość jako społeczeństwa, wzbierająca, powiększająca się sytość. I to jest zasadnicze wyzwanie dla polityki historycznej. Jak opowiadać o traumach w sposób przekonujący w czasach, kiedy jesteśmy syci i nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. To jest poza naszą wyobraźnią. Nawet nie mamy podobnego doświadczenia, którego moglibyśmy się schwycić. Tam na końcu tej ekspozycji jest próba zrobienia tego. To znaczy tam jest taki film, ci z Państwa, którzy widzieli muzeum, pamiętają, tam jest taki film, który rozgrywa się na dwóch ekranach. Jeden po wschodniej, drugi po zachodniej stronie zachodniej kurtyny. Film kończy się migawkami z Syrii. Z Aleppo, jeśli się nie mylę. Ja miałam bardzo ambiwalentne uczucia, kiedy to zobaczyłam. To znaczy uważałam, że być może, nie chcę tego powiedzieć za mocno, ale że być może tego rodzaju narzędzia ocierają się o demagogię. Niezależnie od tego, co każdy z nas myśli o Syrii i o uchodźcach i o dramacie, który się tam niewątpliwie rozgrywa. I teraz pytanie o to, czy w takim razie jest jakaś propozycja, jak moglibyśmy w przyszłości, szanując te muzea, które już stworzyliśmy, a które zawsze pozostają sporne i tak powinno być, w jaki sposób moglibyśmy w przyszłości myśleć o polityce historycznej, niezależnie od tego, czy naszym celem jest pluralizm, czy naszym celem jest konsensus. Ja bym powiedziała dwie rzeczy, jeśli można, to znaczy tylko takie dwie narzucające mi się refleksje w czasie oglądania tego muzeum. Pierwsza dotyczy narracji. Oglądając to muzeum robiłam zdjęcia i notowałam fragmenty opisów wydarzeń historycznych. Szczególnie zwróciły moją uwagę fragmenty opisu
tego, co działo się w Polsce w 1939 roku i oto kilka cytatów. Przez następne dni, mimo wyraźnej przewagi przeciwnika, kontynuowano polskie ataki. Walka w powietrzu odbywała się wobec miażdżącej przewagi. Godna postawa, tak wielki heroizm mimo przewagi wroga. Zacięty opór wrogom wobec wroga przeważającego liczebnie i technicznie. I tutaj jest kolejna, oprócz tej sytości, przyczyna mojego poczucia nieadekwatności. To znaczy, to jest muzeum, które w istocie jest pacyfistyczne, ale jego pacyfizm jest pacyfizmem szlachetnej przegranej. Można pytać, wolałabym to zostawić jako pytanie, czy w czasach sytości pacyfizm nie powinien opierać się na innych podstawach? Może powinien opierać się na umiejętności współpracy? Może. Zwróciło moją uwagę na początku tego muzeum, kiedy jest tych kilka sal, które mówią o przyczynach II wojny światowej i między innymi pokazują trzy systemy radykalne, tak, dwa totalitaryzmy i faszyzm włoski, że nie otrzymujemy od tego muzeum odpowiedzi, co działo się wtedy w Polsce. I nie próbując zmieniać historii i rozumiejąc to, jaka była geopolityka Polski w obecnym czasie, ja chciałabym się dowiedzieć, na ile Polskę osłabiło i na ile Polskę zawsze osłabia to, jak bardzo chętnie jesteśmy do tego, żeby polaryzować nasze życie polityczne i życie publiczne. I myślę, że to muzeum jakoś mogłoby to opowiadać, to znaczy o tym dramacie tego spolaryzowanego i podzielonego dwudziestolecia. I jeszcze dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest kwestia tego, czy rzeczywiście polityka historyczna ma na celu budowanie pewnego obrazu tożsamości narodowej. Może czas, żeby polityka historyczna w Polsce budowała obraz wspólnoty, a nie tożsamości narodowej. To jest moim zdaniem coś trochę innego. I na koniec, może produktem polityki historycznej nie zawsze musi być duma. Może duma nie jest najlepszym punktem wyjścia, ani też odcięcie. Może są inne uczucia, które są lepsze w czasach pokoju i sytości, w których żyjemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I pani profesor Anna Wolf-Powęska. Bardzo proszę. Ja również dziękuję pięknie za zaproszenie. Chciałabym państwu zaproponować tezę do dyskusji, a mianowicie, że w warunkach demokracji, wolności, pluralizmu nie ma jednego obowiązującego kanonu przekazu pamięci, ani nie ma jednego modelu narracji historycznej czy dyskusji na temat polskości. Jeżeli mamy traktować to muzeum jako punkt wyjścia do debaty na temat, jaka ma być narracja historyczna, to ja postrzegam to muzeum jako, jak każde zresztą muzeum historyczne, jako bardzo ważny nosiciel pamięci kulturowej. A przypomnę, że pamięć kulturowa to jest pamięć, która koduje pewne przekaźniki, które wymagają w ciągu zmian historycznej ciągle nowej interpretacji, ciągłej dyskusji, ale w dużej mierze korzysta z osiągnięć nauki. Ta pamięć musi służyć obywatelom do komunikacji społecznej w takiej długiej perspektywie historycznej, więc ponad generacjami. Ona jest otwarta na pluralizm, bo skoro jesteśmy uczestnikami różnych grup społecznych i nosicielami kultury, to w końcu jest to oczywiste, że uczestniczymy w różnych formacjach pamięciowych, które się pokrywają, krzyżują albo różnią się. W przeciwieństwie do niej pamięć zbiorowa jest pamięcią polityczną i ona jest sterowana zawsze z zewnątrz, może służyć albo legitymizacji, albo delegitymizacji władzy. Ja nie uważam, że to muzeum jest tylko wyrazem, jeśli chodzi o jego filozofię i wykładnię główną, pluralizmu. Ja myślę, że ono po prostu pokazuje fundamentalną rzecz, jeśli chodzi o II wojnę światową, a mianowicie
pokazuje nieporównywalność II wojny światowej z jakimkolwiek innym konfliktem. Bo przypomnę, że jeszcze w I wojnie światowej mówiliśmy o zwycięzcach i o pokonanych. Poległy żołnierz na polu walki miał w sobie coś z religijnego męczennika. Natomiast w II wojnie światowej mówimy już o ofiarach i o sprawcach. I to jest ten sens tego muzeum, że pokazuje traumę codzienności, traumę ludności cywilnej. Ponieważ o ile tę ofiarę I wojny światowej jeszcze możemy traktować jako heroiczną, to o tyle ofiara zagazowana, torturowana, rozszczelana jest ofiarą traumatyczną, a pamięć ofiary ma zawsze charakter moralizujący i terapeutyczny. A więc jest to zupełnie inna historia, jest, co oczywiście nie wyklucza absolutnie tego, że pokazane są działania zbrojne. Ale to już nie jest ta pamięć, która się koncentruje tylko na zwycięstwie i na klęsce, ale na cierpieniu człowieka. Jeśli patrzę na całą debatę, obserwuję recenzje, które były i te pozytywne, ale głównie krytyczne, jak również niezwykła debata Komisji Kultury w Sejmie, to w tych debatach, w tych głosach, w tych kontrowersjach odzwierciedlają się pewne tendencje, które bynajmniej nie są, proszę Państwa, nowe. Ja je widzę, pewne tendencje od 200 lat w polskiej debacie, w historiografii. Chociażby dlatego, że po rewolucji francuskiej zrodziło się coś, co możemy nazwać filozofią historii. Historia przestała być traktowana jako skamielina, ale jako proces otwarty w przeszłość i w przyszłość. I to jest niezwykle istotne, że to zbiegło się w czasie z procesami narodowotwórczymi. To w XIX wieku ukształtowała się świadomość narodów w tej części, głównie środkowej Europie, i one odwoływały się do historii, do przeszłości w swojej świadomości po to, żeby legitymizować swoje narodowe oczekiwania. Historię zaczęto traktować, interpretować narodowo, a naród traktować historycznie. Jakie tendencje widzę? A więc przede wszystkim trzy elementy w tych kontrowersjach chciałam zwrócić uwagę. Dla mnie takim typowym przykładem jest tekst Jana Józefa Lipskiego z 1981 roku, który zwrócił się do Niemców i powiedział: musimy sobie wszystko powiedzieć szczerze, pod jednym warunkiem, że każdy będzie mówił o swoich winach. Dla mnie jest to jakby taki punkt wyjścia bardzo ważny, bo wokół tego w latach 90. już rozgorzał największy spór. Czy mówimy przede wszystkim krytycznie o naszych dziejach, czy jest to wspólnota wstydu, czy wspólnota hańby, jak określano. Wynika to przecież z tego, że po 1989 roku część społeczeństwa, część badaczy uznała, że skoro PRL przemilczała ze względów ideologicznych tyle zagadnień, nasza pamięć koncentrowała się na Niemcach, to w tej chwili trzeba się skoncentrować na drugim okupancie. Powiedziałabym, że jakby ta pamięć Katynia zdominowała pamięć Auschwitz. Drugi element niezwykle ważny to jest przekonanie, które też bardzo w publicystyce i w historiografii XIX wieku bardzo wyraźnie występuje. Przekonanie o wyjątkowości narodu polskiego i przekonanie o wyjątkowości naszej historii. Wręcz sakralizacja tej historii, nie mówiąc już o tym, że byliśmy przedmurzem chrześcijaństwa. Dzisiaj te tony odnajdujemy, proszę Państwa, i one są bardzo wyraźnie, tak wyraźnie obecne w tej kontrowersji wokół muzeum. Istnieje też coś, co nazwałabym manichejskim podejściem do historii Polski, do historii powszechnej, mianowicie usiłuje się traktować w jej w postaci linearnej, że byliśmy zawsze tymi wspólnotą konfederatów wolności, ale też historię traktujemy jako niesłychane, ciągłe zmaganie dobra ze złem. A przecież tak nie jest. Pozwoliłam sobie przestudiować nasze uchwały, tak zwane historyczne, w Sejmie. Niezależnie od tego, jaka partia rządziła,
Pan tutaj się śmieje. I muszę powiedzieć, że przeraziła mnie treść tych uchwał. Gdybyście Państwo je przeczytali, to tam są te wszystkie tendencje, które wystąpiły w recenzjach krytycznych. A mianowicie no, nasz apel do Parlamentu Europejskiego i wszystkich parlamentów narodowych, że tu my właśnie Polacy mamy szczególne prawo do apelowania o prawdę historyczną. My byliśmy zawsze wrażliwi na krzywdę innych narodów. W rocznicę powstania w getcie warszawskim, czytam, to powstanie było przede wszystkim pod flagą polską, a potem żydowską. Takich słów, tych uchwałach, w 70. rocznicę powstania Związku Walki Zbrojnej czytamy, że to szczególnie zasłużona formacja dla naszej ojczyzny. To są rzeczy, które będą się uczyli młodzi ludzie, no niestety. Konkludując, chciałabym powiedzieć, odwołując się do świetnej książki Jerzego Jedlickiego, jakiej cywilizacji potrzebują Polacy, on tam zwrócił uwagę, że są pojęcia, proszę Państwa, w naszej debacie, w naszej świadomości, takie jak polskość, jak naród, jak tożsamość, które nigdy nie będą skończone. To są tematy, to są zagadnienia czy pojęcia, które każda generacja w każdych warunkach historycznych musi sobie od nowa odpowiedzieć na nie. Badania najnowsze o pamięci w czasach transformacji Piotra Tadeusza Kwiatkowskiego pokazują, że nasze utyskiwania nad utratą tożsamości absolutnie nie mają pokrycia w rzeczywistości, ponieważ okazuje się, że największym bohaterem ciągle historycznym i w odpowiedzi na pytanie, kto jest najważniejszy w historii Polski, oczywiście poza wskazaniami od kilku lat na Jana Pawła II i Józefa Piłsudskiego, niezmiennie jest Tadeusz Kościuszko, Jan III Sobieski i Władysław Jagiełło, a więc nie ma wskazania na osiągnięcia kultury, nauki, transformacji. A więc ja myślę, że większość naszych obaw, zastraszania nie mają uzasadnienia. Mam jako historyk szacunek do badań naukowych i badania, które pokazywały porównawczo tożsamość, badania tożsamość i świadomość narodową Polaków, Francuzów i Niemców wyraźnie wskazują, że skoro oczekujemy od tych, którzy byli sprawcami, żeby bili się we własne piersi, to w demokratycznej tożsamości trzeba integrować zarówno pozytywne, jak i negatywne strony naszej przyszłości. Może tytułem wstępu tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz Państwo będą mieli głos. Od marszałka zaczniemy wedle rangi. Z prośbą już za chwilę. Z prośbą o przedstawianie się, dlatego że to jest nie tylko rejestrowane, ale to jest transmitowane bezpośrednio, żeby widzowie, jak i ci, którzy będą mogli później przeczytać tekst spisany, żeby widzieli, kto mówił. To Bogdan, bardzo proszę. Bogdan Borusewicz. Działa? Działa, działa. Dobrze. Ja oglądałem tą wystawę. I muszę powiedzieć, że faktycznie ona jest delikatna. Nie obejmuje wszystkich aspektów, nie może wszystkich aspektów tego, co się działo w czasie II wojny światowej, obejmować. Historia II wojny światowej to nie jest tylko zapisana historia w książkach. W latach powojennych, aż do końca lat 70. w dużej mierze bardzo ważny był przekaz rodzinny. Ten przekaz no jest, myślę, dla nas wszystkich, dla tego drugiego pokolenia, bo nie wiem, jak dla trzeciego pokolenia będzie, ale dla nas, dla tego drugiego pokolenia był niezmiernie ważny. I on był przez dłuższy okres czasu równoległy. Był przekaz państwowy, no i ten prywatny, który był bardziej prawdziwy niż państwowy. I
dla mnie szczególnie jeżeli chodzi o o Muzeum II Wojny Światowej, szczególnie skandaliczna jest teza, którą wyczytałem w recenzji, że tam za mało, że to nie pokazuje Muzeum II Wojny Światowej, jak wojna uszlachetnia. Albo tych pozytywnych elementów wojny. Ja oczywiście czytałem w książkach i widziałem tą tezę uszlachetniającą, ale w tym przekazie rodzinnym żadnej szlachetności nie doszukiwałem się. Wojna była niesamowitą traumą dla całego pokolenia naszych ojców. Wszyscy ludzie, którzy przeszli, a w zasadzie wszyscy mieszkający na tym terytorium, nie tylko Polacy, przeszli tą traumę i to była najważniejsza część ich pamięci i najważniejsza część życia. Nawet jeżeli chcieli tego zapomnieć. Więc to dla mnie tego typu teza i zarzut, no to jest po prostu nie tylko dziwny, ale jest skandaliczny. Co się stało? Dlaczego taka kontrowersja wokół tego muzeum nastąpiła? Tu nie chodzi tylko o przekaz i o tak zwaną politykę historyczną. Jeszcze instytucja, która ma prawnie zapisaną zasadę ustalania polityki historycznej, a zostało to zapisane rok temu w ustawie o IPN-ie. Mamy instytucję, która ma ustalać. Ta kontrowersja, to i na szczęście jeszcze się nie dzieje. W przypadku Muzeum II Wojny Światowej nie mieliśmy do czynienia z dyskusją na temat tego muzeum. Mieliśmy do czynienia z brutalną ingerencją władzy państwowej. Czyli władzy państwowej, która jest władzą w tej chwili PiS-u. I to przecież to nie problem, który nastąpił, to nie był problemem dyskusji między historykami, czy sporu między historykami. I teraz, czy czegoś jest za dużo, czegoś jest za mało? Możliwe, że za mało jest duchowieństwa, ale panie profesorze, jeżeli mówimy o duchowieństwie katolickim, które poniosło olbrzymie straty, to mówmy także o duchowieństwie niekatolickim, tak? Tu nie można robić linii podziału, chociaż z naszego punktu widzenia dominującej historiografii my pamiętamy tylko o duchowieństwie katolickim. Ale to nie jest pełna prawda. Polska oczywiście miała specyficzne miejsce w II wojnie światowej i w Polsce była sytuacja specyficzna. Ona była inna niż w Rumunii, na Węgrzech, czy w Czechosłowacji, nie mówiąc o Niemczech i Związku Radzieckim. I to zostało pokazane. To, co najważniejsze. Otóż mieliśmy dwóch wrogów. I ten przekaz jest jasny i jednoznaczny. Bo widzimy Stalina, widzimy Hitlera. To nie jest przekaz, który jest powszechny ani na wschodzie, ani na zachodzie. Nawet na południu. W Czechach i w Słowacji. I ta specyfika polska została jednoznacznie pokazana. Ja nie wiem,
co będzie dalej z muzeum, ale przecież u podstaw ataku na wystawę i na muzeum nawet nie leży polityka historyczna, spór o politykę historyczną. Ale odpowiedź, kto tą podjął decyzję o budowie tego muzeum, kiedy ona została zrealizowana i tak dalej. No to jest, to było podstawą i to jest podstawą. I na tym zakończę. A oglądałem to bardzo... muzeum, tak, oglądałem tą wystawę, byłem. No to można było to zrozumieć. Bardzo proszę. Bardzo proszę, dwaj panowie obok siebie, jeden po drugim, bardzo proszę i proszę o przedstawianie się. I jedna prośba, już za chwilę będzie miał pan na mikrofon. Bardzo proszę, w związku z tym, że jest już wiele zgłoszeń i będzie na pewno jeszcze więcej, czas jest ograniczony, o zwięzłe przedstawianie tez, czy też zadawanie pytań. Bardzo proszę. Postaram się. Piotr Maciej Majewski, jestem współtwórcą wystawy i byłem dyrektorem, wicedyrektorem muzeum. Otóż ja z góry przepraszam, że będę skakał po tematach, ale no wiele bardzo kwestii zostało przez panelistów poruszonych i chciałbym się do niektórych z nich odnieść. Otóż zacznę może od tego, że dr Kurczewski powiedział o tym, że jest dobrze, że się tutaj spotykamy i jest to wyrazem pluralizmu. Ja oczywiście też się z tego bardzo cieszę, ale no muszę zauważyć, że spotykamy się w sposób no, szczególny, ponieważ trzech twórców tej wystawy, siedzący tam profesor Machcewicz, tutaj profesor Rafał Wnuk i ja, nie pracujemy już w muzeum. Zostaliśmy zwolnieni w ciągu pierwszego tygodnia po zmianie dyrekcji. Czwarty z nas, dr Janusz Marszalec, nie dostał zgody od nowej dyrekcji muzeum, aby tutaj przyjechać i wziąć udział w tej dyskusji, więc no, ten pluralizm to jest taki, powiedziałbym, umowny. Druga kwestia to jest, też padła w dyskusji, wydaje mi się, że też z ust pana, panie doktorze, co jest wartością dodaną muzeum, tego muzeum. Otóż mnie się wydaje, że jest nią dyskusja, a nawet spór. I bardzo bym był niezadowolony jako współtwórca tej wystawy, gdyby ona nie wywoływała takich reakcji, gdybyśmy się nie spierali, czy gdyby nie było głosów krytycznych, takich bądź innych, bo wydaje mi się, że tylko poprzez spór, poprzez dyskusję może kształtować się również patriotyzm, czy też obywatelska recepcja tego, czym była II wojna światowa. Cieszę się więc, że spór jest, że jesteśmy krytykowani. Martwi mnie natomiast to, w jaki sposób no, ten spór jest przez jedną ze stron prowadzony. Profesor Nowak powiedział o reakcji histerycznej. Ja się całkowicie z nim zgadzam, że no, zachowania naszych krytyków wskazują na pewną histerię, pewne obawy, które są, wydaje mi się, zupełnie nieuzasadnione. Powiedziałbym tak, że no, nasi krytycy muszą być bardzo złego zdania o polskim patriotyzmie, skoro sądzą, że może mu zaszkodzić jedna wystawa. No naprawdę, od obejrzenia jednej wystawy, nawet kilkukrotnego, nikt, kto czuje się Polakiem, czy ma jakąś wizję patriotyzmu, no nie powinien jej przecież porzucić. Powiedział pan, panie profesorze, też o prostactwie wystaw niemieckich, czy też wystawy brukselskiej. Mnie się wydaje, że no to jest oczywiście bardzo mocne słowo, ale gdybym miał go użyć, to bym też go użył w odniesieniu do postawy jednego z naszych krytyków, który tak miesiąc temu mniej więcej w dyskusji telewizyjnej powiedział, że obok powstania warszawskiego, powstania w Paryżu i w Pradze, to były pikniki. Otóż no jakiej trzeba arogancji i prostactwa, żeby użyć takiego właśnie sformułowania wobec doświadczeń innych narodów, wobec cierpienia innych ludzi. To pokazuje, że
no nie chodzi tylko o sprawiedliwe miejsce dla polskiego doświadczenia wojny, ale również o to, żeby no, pomniejszać często doświadczenia innych, straty innych. Teraz jeśli chodzi o rdzeń polskości, to muszę powiedzieć, że mam ogromny problem z tym pojęciem. Ja nie wiem, co ono oznacza. Ono dla każdego z nas może oznaczać coś innego. Ja no, chciałbym może sprostować jedną rzecz, która tutaj wielokrotnie padała, to znaczy kwestię martyrologii polskich kapłanów. Rzeczywiście nie ma postaci Maksymiliana Kolbe na wystawie, ale o stratach ponoszonych przez polskich kapłanów jest mowa wielokrotnie. Są wstrząsające eksponaty, które to pokazują i nasi krytycy, no powiedziałbym z uporem godnym lepszej sprawy, to uparcie pomijają, nie chcą tego zauważać. Pan, panie profesorze, powiedział, no mam nadzieję, że nie sugerując nam, że tak postępowaliśmy, czy że tak, tak to wyglądało, że jesteśmy trochę jak takie dzieci z Wrześni, które były bite linijką przez pruskiego nauczyciela, żeby, no nie wiem, zastosować odpowiedni dyskurs, żeby, no nie wiem, dostosować naszą narrację do tego, co chcą Niemcy, czy czego chce Bruksela. Powtórzę jeszcze raz, że nie chciałbym tego tak odbierać, ale tak to mogło zabrzmieć. Więc ja chciałem powiedzieć, że tryb pracy nad wystawą był absolutnie pluralistyczny. To znaczy, po pierwsze, nikt się nam w to nie mieszał. Nie dostawaliśmy żadnych wskazówek, żadnych zachęt. Nikt nas nie bił linijką. No nie dostawaliśmy też tych grantów ani stypendiów. I co więcej, stosowaliśmy takie same standardy w pracy z naszym zespołem. To znaczy no, grupa 20 kilku osób, która pracowała przy wystawie, często byli to młodzi historycy. Dopiero po studiach mieli pełną swobodę ekspresji, swobodę wyrażania swoich poglądów. I muszę powiedzieć, że no, nie przypominam sobie, aby pojawił się wśród nas spór o to, jak należy rozumieć ten rdzeń polskości, z czego domniemuję, że wszyscy się co do tego zgadzaliśmy, że to, co pokazujemy, jednak mieści się w jakoś szeroko rozumianym kanonie polskiego patriotyzmu. I teraz wreszcie ostatnia rzecz, być może najważniejsza, czyli stosunek do wojny. Ja się nie zgodzę z takim twierdzeniem, które tutaj wypowiedziała pani doktor Wigura, że muzeum jest pacyfistyczne. Znowu odwołam się do naszych doświadczeń, że nigdy nie planowaliśmy, aby to muzeum było pacyfistyczne. I jeśli miałbym je jakoś określić, to bym powiedział, że ono jest antywojenne. I ono konkretnie jest przeciwko II wojnie światowej. W tym sensie, że ono pokazuje, jakim ta II wojna światowa była kataklizmem. Natomiast, no cóż, ja też się zawodowo zajmuję jako historyk II wojną światową i muszę powiedzieć, że oczywiście wojna jest fascynująca jako temat badawczy i wielu historyków, nie tylko w Polsce, ale wszędzie wiecie, nie może się z tym pogodzić, że ta wojna jest inaczej w tej chwili interpretowana. Jest taki bodajże najwybitniejszy w tej chwili historyk wojskowości izraelski, Martin von Krefeld, który napisał nawet książkę pod tytułem, można to przetłumaczyć jako Jajka na miękko. I to jest o współczesnym stosunku do wojny w ogóle, o tym jak zachodnie społeczeństwa słabną, dlatego że odrzucają wojnę jako męską rozrywkę, tak? Jako sprawę, którą, no, która przez całe stulecia jakoś nadawała sens dziejom państw i jednostek. Ja muszę powiedzieć, że no cóż, można nad tym ubolewać albo się z tego cieszyć, ale z tego nie wyjdziemy. To jest jakby trend, który jest wszędzie na świecie i w którym po prostu wszyscy jesteśmy zanurzeni. Dziękuję bardzo. Rafał Wnuk, postaram się być możliwie zwięzły. Też jestem jednym z autorów wystawy. Ja chciałbym w dwóch sprawach, po pierwsze samo muzeum, jego koncepcja,
Muzeum II Wojny Światowej tym razem. Myśmy pracowali nad wystawą, chcąc, zamierzając stworzyć miejsce, które będzie taką przestrzenią, w której będą kształtowane postawy obywatelskie i w centrum będzie z jednej strony obywatel Polski, czy obywatel innego kraju, a z drugiej strony państwo. Żałuję, być może to nam nie wyszło, ale państwo w rozumieniu polskiego państwa podziemnego jako centralny element opowieści o Polsce był dla nas niesłychanie ważny. I dla nas właśnie to państwo miało być punktem odniesienia do kształtowania postaw w stosunku do państwa ludzi dziś żyjących. Właśnie nie partia, nie plemię, nie etnicznie rozumiana grupa narodowa, ale państwo. Okazało się, że niekoniecznie zostaliśmy zrozumiani prawidłowo, to może być błąd, ale rzeczywiście chyba w polach semantycznych się przynajmniej z częścią krytyków różnimy, bo przyznam, że to, co mną wstrząsnęło, to święcenie muzeum, nie mam nic przeciwko wyświęceniu muzeum, ale zespół ludowy, który śpiewał jak to na wojence ładnie i ułani, ułani, tuż przy sali z Holokaustem, to było dla mnie trudne. Jednocześnie dyrektor muzeum obecny nazwał kobiety zmuszane do prostytucji w Auschwitz prostytutkami, a miejsce, w którym do tego były zmuszane, burdelem. Wielokrotnie to powtórzył i wszystkie media to podawały. To jest pewna różnica w językach, jakimi się posługujemy. Tutaj jest spór o Muzeum II Wojny Światowej, a tak naprawdę jesteśmy namawiani do rozmawiania, ja tak to zrozumiałem, o modelu pamięci, o modelu tożsamości wynikających, to co wypłynęło przy Muzeum II Wojny Światowej. Ale my już mamy ten model docelowy obecnie rządzących elit w postaci Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych. 2 tygodnie temu został ogłoszony przetarg. W tym przetargu jest załącznik. Ten załącznik to są elementy, które się muszą koniecznie znaleźć w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych. Tak naprawdę jest to Muzeum II Wojny Światowej i PRL-u, bo ono opowiada całą II Wojnę Światową i kończy się dziś to muzeum, jego narracja. Co tam jest? Jest tam społeczeństwo, które się broni i władza okupacyjna. Cała historia jest opowiedziana dychotomicznie. Jest to historia, w której narodowe siły zbrojne są całkowicie zrównane z Armią Krajową, a głównym wrogiem numer jeden jest komunizm, wrogiem numer dwa bywają Niemcy. Związek Radziecki niekonsekwentnie jest Rosją, ale bardzo często staje się tam Rosją. Jest to jednocześnie opowieść, której wielokrotnie pada słowo Świtoń, Walentynowicz, Gwiazda. Lech Wałęsa pojawia się w 1988 roku przy dyskusji z Miodowiczem. Oczywiście wystawa może będzie wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej, ale są też bardzo ciekawe wskazania dla realizatorów tejże wystawy, mianowicie wszystkie tematy trudne nie mogą być w jednym miejscu pokazane, mają być rozproszone. Ciekawy jest też model rozproszenia, ma być bitwa w hucie, a nie ma być wierzchowin, które były tego samego dnia, co bitwa w hucie. Bo ten oddział, który wygrał w hucie, najpierw wymordował 200 mieszkańców wierzchowin. I tak dalej, i tak dalej.
Muzeum ma kosztować, przepraszam, wystawa główna, bo nie wiem ile będzie kosztowała, muzeum ma kosztować 115 milionów złotych. To jest flagowy projekt państwa, czyli to jest dwa razy więcej niż wystawa nasza, Muzeum II Wojny Światowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan tutaj z przodu, tak. Dzień dobry, Adam Malnikowski, historyk. Przepraszam, że na siedząco. Ja, podobnie jak Andrzej Nowak, jestem papierowym widzem tej wystawy, tak? Dobrze? Jestem papierowym widzem tej wystawy, bardzo uważnym i również lektorem recenzji, moim zdaniem, dość intelektualnie niegłębokich. Proszę Państwa, my dużo tutaj mówimy w sposób bardzo wyważony, kulturalny, o emocjach, jakie wzbudza ta wystawa. Ale jednocześnie trzeba pamiętać, że historia się toczy. Także historia tego muzeum dzisiaj. Ja troszeczkę tak jestem ze starszego pokolenia niż profesor Machcewicz i troszeczkę wyobrażam sobie, jak do tego doszło. Naprzód poznałem książkę potem pana Pawła, książkę o październiku 1956 roku, która na owe czasy była dość unikalnym wydarzeniem, bo przedstawiała dzieje zbiorowe. Nie Gomułka, nie Ochab, nie Modzelewski, nie Goździk, nie Natolińczycy i Puławianie, ale dzieje zbiorowe Polaków. I coś z tego, zdaje się, w tej wystawie pozostało. Tak ją odbieram. Jest to, byłem bardzo uważnym, bardzo uważnie śledziłem losy tej rozwoju, tej wystawy powstawania tego muzeum. To jest jednak imponujący wysiłek grupy kompetentnych ludzi, która przez 8 lat, przepraszam, to się samo nie poskładało. To jest wysiłek zbiorowy. Wysiłek zbiorowy ludzi niezwykle kompetentnych i co do których erudycji nie można mieć żadnych zastrzeżeń. I teraz w trybie nagłym w ciągu paru tygodni zostają oni dosłownie wyrzuceni. Na ich miejsce przychodzą osoby, których recenzować nie jestem w stanie, bo nic dotychczas nie powiedziałem. Poza tym, że zmiany są konieczne, że element narodowy trzeba uwzględnić, że martyrologię kleru trzeba rozszerzyć, że jeszcze coś tam dodać. Nie wiem, no może kleru jest za mało, może rację ma doktor Ligura, która chce troszeczkę krwi i tortur więcej, ale myślę, że nie o to chodzi. Jest tu potrzebny szacunek dla wysiłku 8-letniego chyba naszych kolegów. I teraz to, co trzeba robić, to bronić tego w sposób znacznie bardziej stanowczy, niż my to teraz robimy. Bo jeśli nie, to przepraszam za analogię, to muzeum, ta wystawa zacznie być uzupełniana. Już zaczyna być uzupełniona. I będzie przypominać, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, to jest z mojego pokolenia Wielką Encyklopedię Radziecką, która była co pewien czas uzupełniona suplementami, poprawiającymi historię i tak dalej. W porządku, tylko że to bardzo nieładnie na półce wyglądało. Dziękuję. Dziękuję bardzo i do pierwszego rzędu się przenosimy. Tak. Jerzy Fedorowicz. Tam jest z tyłu właśnie mikrofon. Jestem senatorem, ale byłem też posłem długi czas i byłem przy powstawaniu muzeum i byłem świadkiem tego. Chcę powiedzieć krótko. Przede wszystkim nie ma tu na tej sali, panie profesorze, żadnego sporu, bo nie ma strony przeciwnej. Pan profesor Andrzej Nowak określił już się wcześniej, wypowiadając się za ideą tej wystawy, którą widzieliśmy w scenografii, i dzisiaj potwierdził, że twórczość artystów jest w zasadzie niepodważalna, dodając oczywiście te argumenty dotyczące Kościoła. Panowie twórcy wystawy, nie musicie się
absolutnie tłumaczyć. Ja jestem dyrektorem teatru i człowiekiem sztuki. Jeżeli przygotowuję przedstawienie, to biorę to na swoją własną odpowiedzialność. Artysty, który jest dyplomowany, ma papiery. Ta grupa, która to przygotowała pod wodzą profesora Machcewicza, była jeszcze wspierana przez bardzo poważną Międzynarodową Radę. Zgadza się? Pan profesor Andrzej Nowak z Krakowa był też w tej radzie i... Przepraszam na emocje, ale sięgałem pańskiej porady, jak rozmawialiśmy o sprawach muzeum. I jeżeli ktoś jest twórcą takiej wystawy, a jeżeli państwo jest normalne i nie używa historii do bieżącej polityki, to bierze odpowiedzialność i to, co panowie powiedzieli, i profesor, i pan profesor, następuje obejrzenie tego i dyskusja na temat tego, jak sobie to wyobrażamy. To jest pierwsze. Teraz chcę jeszcze tylko dodać, co zrobiliśmy do tej pory. Odpowiadam za kulturę, za senacką kulturę, Komisję Kultury. Zaprosiliśmy na debatę dotyczącą łączenia, którą uważaliśmy, że jest niesłuszna. I po pierwszym wyroku sądu odbyło się to spotkanie. Proszę państwa, nic nie wisi w powietrzu. Zostaje wszystko w protokołach. Są słowa ministra, wicepremiera Glińskiego, są słowa profesora Machcewicza, są słowa pani Krzyżanowskiej i pani, której nazwiska nie pamiętam. I pan był na komisji, za co panu bardzo dziękuję. I te słowa są w protokole Senatu Rzeczpospolitej i one zostają na długi czas. W związku z tym, jeżeli w dalszym ciągu będzie, my możemy dojść do trudniejszej sytuacji niż jest obecna. Możemy dojść do sytuacji trudniejszej, jeżeli zacznie panować system, w którym będzie zmierzał do tego, że twórcy będą w ten sposób przez polityków rozliczani na bazie takiej debaty czy spotkania. No idealnie by było, panie profesorze Smolar, żeby tutaj pojawiły się te osoby, do których są kierowane nasze pretensje. Żeby one wtedy zabrały głos i przedstawiły swoje racje. Bo jak my zakończymy tę debatę i ona pójdzie w protokołach, to powiem, aha, no ale zaraz, bo tutaj nikt z tamtej strony, chyba że ktoś tu na tej sali siedzi. Ja mogę powiedzieć, że ja odbyłem rozmowę z panem ministrem Sylinem, bo dla mnie nie jest bagatelne, że jestem senatorem Rzeczpospolitej z Krakowa. I to, że się ta opinia o politykach jest byle jaka w naszym kraju, to mnie wkurza. Ale proszę pamiętać, że to my jesteśmy od tego, żeby się o te sprawy dopominać. Do pana profesora mam żal, że mnie nie zaprosił na otwarcie, ale wytłumaczył mi, że nie chciał, żeby byli politycy. Ale muszę i tak. I proszę bardzo, przyjąłem to, choć wkurza mnie pan, że mnie nie było. Ale największy żal miał do mnie prezydent Adamowicz, bo jego też... Dobrze, pan profesor zdecydował, ma pan wolność, ale tylko chcę panu powiedzieć, że chciałem i to chcę, żeby to było, mimo że nie zostałem potraktowany zbyt ostro, ale chciałem, żeby posiedzenie senackiej komisji odbyło się w muzeum w Gdańsku, bo takie posiedzenie jest protokołowane i ludzie z różnych stron tak zwanej opcji politycznej, jeżeli ma się wtrącać, będą mówić. Marszałek Karczewski napisał do mnie w bardzo grzecznym i stonowanym liście, że z powodu bieżącej sytuacji nie wskazane jest, żeby się to spotkanie protokołowane odbyło. Więc ja je zrobię w późniejszym terminie. I ostatnia rzecz. W rozmowie z panem ministrem Sellinem, w którym wyraziłem sobie, to była rozmowa prywatna, ale ja mogę ją upubliczniać, że w wystawie nie będzie za dużo ingerencji. I wtedy zapytałem, i teraz proszę, żeby mi odpowiedział pan profesor Machcewicz, co to znaczy prawo autorskie w przypadku wystawy. Bo jeżeli ktoś w moją sztukę ingeruje, to ja go z gościem do sądu i żegnaj gienia, jak mówią w Warszawie, bo w Krakowie my tak nie mówimy. Dziękuję bardzo. Andrzej Wielowiecki, prośba, bo zbliżamy się rzeczywiście do końca, o zwięzłość. Ja też nie byłem zwięzły. Tutaj masz. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo, Olku. Dobra, proszę mówić bardzo krótko, chciałbym powiedzieć dużo więcej, ale tylko dziękuję panu profesorowi Machcewiczowi. Po prostu musimy mu być niezmiernie wdzięczni. Dziękuję mu za to, że te obydwie sprawy zostały podniesione.
i ten los cywilny, los ludzi i ta groza wojny, prawda, nasze doświadczenia w skali tych milionów ludzi, a nie tylko tych setek tysięcy żołnierzy, to zostało słusznie zrobione. I proszę Państwa, no to, tego nie powiedziano tutaj. Oczywiście przecież potrzebujemy obydwu rzeczy, obydwu tożsamości i ich pogłębienia i, że tak powiem, i dumy, zarówno polskiej, jak i europejskiej. Prawda? To jest nam potrzebne. Co więcej, nasza pozycja polityczna, nasza przyszłość zależna jest od tego, jak inni nas odczytują w tym zakresie. Ta wystawa daje nam mocniejszą pozycję w Europie, jest niezmiernie cennym. Ale skończyłem tu i teraz, proszę Państwa, kilka słów, ale bardzo ostrych krytyki, czego, co źle zrobiono albo czego nie ma. Już pan profesor Nowak wspomniał o tych księżach i o tych proporcjach. Również o tej elicie ziemiańsko-urzędniczej, która została w Polsce wygubiona. To jest jasne. Można by jeszcze też i wspomnieć tych sprawiedliwych wśród narodów świata, tych ulmów na przykład, prawda? Ten problem żydowski, problem jedwabnego czy inny również wymagał tutaj tej Sendlerowej. No coś trzeba było tutaj powiedzieć. Natomiast rzeczą rzeczywiście poważną jest to, panie profesorze Machcewicz, że pominął pan problem zdrad. Bardzo mnie zabolało już w 1938 roku, bo to widać tam. Urywa pan 1938 rok, a generał Krejci był gotów się bić i miał milionową armię. Rzeczywiście byli gotowi się bić i to miało sens. Zostali zdradzeni przez Francuzów i zachodnią Europę. W 1939 roku zostaliśmy zdradzeni my, w sposób głupi, bez wyobraźni, prawda, kiepski. W 1940 roku Francja zdradziła siebie samą, ogromnie utrudniając wojnę, prawda, inaczej by się toczyła. Tutaj Francuzi rok po roku, to jest rzeczywiście i w dalszym ciągu to przeżywamy. Na Westerplatte Willy Brandt, ten Anglik, potrafił zająć stanowisko, no w każdym razie historycznie uczciwe, a pan Fillon z Francji jednego słowa nie był w stanie wykrztusić na temat tego, jak Francuzi się zachowywali przez te lata. Tak więc, proszę panów, i ostatnia sprawa, to nie jest pokazane i tego się nie czuje. Bo jest mowa o ustrojach, prawda? Tam hitleryzm, faszyzm, prawda, komunizm i tak dalej. Ale nie jest pokazane i to trzeba przecież ukazać, ponieważ Stalin był zachwycony, jak Beck pojechał do Londynu. Prawda? To wejście do wojny, prawda? Marzenie Stalina, prawda? Marzenie na Kremlu sobie powtarzane, żeby ten lodołamacz Hitler nam zrobił drogę do potęgi europejskiej, wykończył naszych przeciwników. No, cała koncepcja polityczna Stalina, istotny brak ukazania faktycznej gry politycznej, która się odbywała od lat 30. Powiedzmy, no chociażby też wojna o wojną. Nie wspomina pan o tym, że Rosjanie przy pomocy też swojego głodu i straszliwych doświadczeń mieli więcej ciężkiej broni i przygotowania wojennego niż Francuzi, Anglicy, Niemcy i Polacy łącznie. Prawda? Na ten temat też słowa nie ma, prawda? A to szło do, nie tylko Hitler szedł do wojny, Stalin szedł do też nie tyle do rewolucji światowej, ale do władzy nad Europą, prawda? I na ten temat tam się milczy, ale u pana też się milczy. Proszę bardzo. Teraz ja? Pani chciała. Tak, ja chciałam. Ja się nazywam Barbara Wycisk. Jestem tutaj prywatnie, a jestem też aktywistką Partii Razem. Też się wkurzam na to, że politycy mają strasznie złą reputację. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. A chciałam powiedzieć kilka rzeczy na temat tego rdzenia polskości, o którym dzisiaj tutaj trochę rozmawialiśmy. Rdzeń mojej polskości jest z fundamentu pacyfistyczny. I to, na co chciałabym się też odnieść do słów dr Wigury za chwilę, ale chciałam powiedzieć o tym, że to, jak ja pamiętam swoją prababcię, swojego pradziadka i ich historie wojenne i historie przesiedleńcze z Ukrainy, bo moi dziadkowie byli Ormianami,
To jest historia dramatyczna, to jest historia przesiedleń, to jest historia kobiet zostawionych samotnie, zostawionych z dziećmi, skazanych na to, żeby radzić sobie w tragicznie ciężkich warunkach. Mam też takie poczucie, że to jest w ogóle historia Polski i bardzo za to cenię muzeum, że tam wojna pokazana jest w sposób ludzki. To znaczy widać tam ludzi, którzy realnie cierpieli, a nie właśnie tych bohaterów, którym śpiewaliśmy piosenki o ułanach i o wojence, cóżeś ty za pani. No, to jest właśnie taka pani, która morduje ludzi. I to jest dla mnie najważniejsze. I chciałabym jeszcze powiedzieć o tym, że Polacy mają właśnie niesamowitą historię traumy wojennej, przesiedleń, zapomnianego bieżeństwa z 1915 roku. I to, na co chciałabym się nie zgodzić, wobec czego chciałabym wyrazić swój głośny sprzeciw, to jest to, co pani powiedziała na temat Syrii, która się pojawia na tej wystawie. Uważam, że to jest niedopuszczalne. Nie można powiedzieć czegoś takiego, że odcinamy się, już abstrahując od tego, co kto sądzi o uchodźcach i o wojnie, uważam, że to demagogia. Ja zupełnie nie zgadzam się na takie mówienie. Nie można tego oddzielić. I chciałabym też powiedzieć, że wielki sens tego muzeum, w takiej formie, w jakiej ono było, w jakiej udało mi się go zobaczyć, polegał na tym, że wojna była tam przedstawiona jako coś uniwersalnego. Jako coś, jako dramatyczne doświadczenie, które na przykład mnie się śniło, jak byłam mała, bo to wynikało z opowieści moich dziadków, z opowieści mojej prababci, że to jest przepotworny dramat i kryzys. Ja się wojny bardzo boję i bardzo współczuję ludziom, którzy tę wojnę przechodzą. I chciałabym też powiedzieć, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. I my też kiedyś byliśmy uchodźcami. Byliśmy przygarniani na przykład w Iranie i warto o tym pamiętać i nie mówić o tym w sposób taki, który wskazywałby na to, że to jest demagogia. Jeden głos teraz i później udzielę głosu profesorowi Nowakowi, bo musi wyjść wcześniej nieco, więc żeby mógł odpowiedzieć przynajmniej na niektóre głosy. Bardzo rozumiem. Proszę. Ja spróbuję krótko. Nie spróbuję, tylko bardzo proszę. Dobrze. Tadeusz Filipkowski, Światowy Związek Żołnierzy AK. Proszę Państwa, jakim jest celem powołania muzeum? Przypomnienie społeczeństwu o pewnych wartościach, o pewnych sprawach, które powinno znać. Historycznych, kulturowych i tak dalej. To zadanie Muzeum II Wojny Światowej spełniło i spełnia. Boję się, że nie będzie mogło spełniać tak, jakby to chciało i zamierzało. Ode mnie nie można wymagać, żebym był pełni obiektywny w tej chwili. Byłem członkiem Rady Powierniczej Muzeum. Byłem też na tym posiedzeniu, o którym pan senator mówił, Komisji Kultury. I tam odniosłem jedno wrażenie. Wyrok na muzeum został przygotowany z góry, bez przewodu sądowego. Recenzenci inni wiedzieli dobrze, że chcą i muszą zmienić w imię hipotetycznych wartości, prawda, że niedostatecznie uwypuklony wysiłek zbrojny, przepraszam, reprezentuje Armię Krajową. Było tyle powiedziane, można byłoby więcej, ale o wszystkim można byłoby więcej i trzeba, że muzeum nie... Wracam do tego wątku, prawda, jak pan redaktor Semke powiedział, że nie ma mowy o pozytywnych wartościach, jakie kształtowała wojna. Wojna jest straszliwym nieszczęściem dla ludzkości. Demoralizowała wszystkich, nas, żołnierzy Armii Krajowej też. Demoralizowała społeczeństwo. Efekty tego do dzisiaj w następnych pokoleniach odczuwamy. Ale zadaniem swoje muzeum spełnia. Znaleziono formułę, jakiej prawie nikt w świecie nie znalazł. Pokazanie genezy tych wypadków, pokazanie trzech totalitaryzmów, które doprowadziły, może czterech jeszcze, japoński dodajmy do tego, prawda, które doprowadziły do katastrofy o wymiarze światowym. Jeszcze jedna drobna uwaga. Myśmy trochę zapomnieli, a muzeum to w skromnym sposób, ale przypomniało, o dramacie I wojny światowej. Tam się zaczęły eksoduksy, tam się zaczęły wygnania setek i tysięcy ludzi na wschód,
twardego reżimu okupacyjnego na ziemiach polskich, który spowodowali Niemcy. Ja niedawno, proszę Państwa, już kończę, niedawno trafiłem do notatek mojego dziadka, który w czasie I wojny światowej był burmistrzem miasta Błonie. I tam była i cholera, i nieszczęścia, epidemia cholery, i nieszczęścia ludzi. I wszystkie nieszczęścia, jakie można spodobać. Ogrom nieszczęść II wojny przytłoczył pamięć o tym, co się stało w pierwszym. Jedno zdanie żartobliwe na koniec. Dziadek napisał, byli Rosjanie, były wszy i był bałagan. Przyszli Niemcy, były pchły i był ordung, ale ordung, który polegał na grabieży. Dziękuję tym końcem. Dziękuję bardzo. I pan profesor. Bardzo dziękuję i bardzo przepraszam za zakłócenie jakby porządku obrad i za to, że będę musiał wyjść, nie wysłuchawszy kolejnych głosów. Zatem najkrócej spróbuję nawiązać tylko do kilku wątków, które pojawiły się w dyskusji, tych, które wydają mi się najciekawsze. Jeden najbardziej fundamentalny, Muzeum II Wojny Światowej, które jest antywojenne, jak słyszeliśmy, i to się wydaje no, dość naturalne i ze wszechmiar uzasadnione, nie ma sensu powtarzać argumentów. Ale jednak powstaje wtedy pytanie, to może źle zrobili Polacy, że Polacy, ich elity polityczne, ci, którzy decydowali wtedy za II Rzeczpospolitą, że podjęli ryzyko tej wojny. Może należało przyjąć dyktat Hitlera. No jeśli przyjmiemy ten punkt widzenia, no niestety takie pytanie staje tutaj. Jeżeli... No, przepraszam, próbuję postawić problem. Nie twierdzę, że słusznie. Proponuję go rozważyć. Otóż ten problem dzisiaj jest właśnie rozważany z perspektywy zderzenia takiej, można powiedzieć, projektu bardzo szlachetnego, ale być może jeszcze niegotowego do realizacji w skali globalnej. Bo to jest paradoks pokoju, żeby pokój był zachowany w skali globalnej, wszyscy powinni przyjąć, wszyscy ci, którzy mają siłę, powinni przyjąć taką właśnie wizję postwojenną, nie sięgania do wojny. Niestety nie jesteśmy pewni, czy tak jest. I wtedy pojawia się problem, który pojawił się w 1939 roku. Czy bronimy się, czy ulegamy temu, który w imię celów przez nas uznawanych za złe, za ludobójcze, kapitulujemy, bo jest silny, bo jeśli nie skapitulujemy, będzie walka. I w imię tej kwestii właśnie Żydzi zbudowali swoje państwo po II wojnie światowej, żeby nie musieli zdawać się tylko i wyłącznie na humanitaryzm szlachetnej ideologii, ale żeby móc się bronić. I bardzo wielu z nich dzisiaj broni tej decyzji i broni decyzji o armii, broni swoich żołnierzy jako zwycięzców. Nie jako ofiary, tylko jako zwycięzców z wojny 1947-1967. I to jest jakiś problem, mówię, do przemyślenia w takim miejscu jak Muzeum II Wojny Światowej. Bez łatwych rozstrzygnięć, bez zbyt jednoznacznych i zbyt upraszczających rozstrzygnięć. Druga kwestia, kto jest właścicielem historii, nad którą proponuję się zastanowić. No bo tutaj padło pytanie prawnicze dotyczące praw autorskich do wystawy i myślę, że jak najbardziej słuszne pytanie, nie jestem prawnikiem, w ogóle nie mam pojęcia o możliwości odpowiedzi na to pytanie, ale abstrahując od kwestii prawnych, no wiemy, że spojrzenia na historię się zmieniają, podobnie jak historia sztuki się zmienia i jej ujęcie w muzeach, wystawy się zmieniają. Otóż myślę, że wtedy trzeba sobie zadać pytanie, kto jest właścicielem historii. Otóż w tym przypadku można powiedzieć, no chyba ten, kto daje pieniądze i nie mam na myśli rząd, bo rząd nie daje swoich pieniędzy, tylko daje pieniądze obywateli. Obywatele tego państwa są właścicielami tego muzeum, tak uważam. I w związku z tym do obywateli tego państwa trzeba odwoływać się w obronie swojej racji, jaką państwo przedstawiacie w tym muzeum, ale trzeba zastanowić się także nad argumentem wydanych pieniędzy. Nie jest tak, że minister dysponujący pieniędzmi publicznymi nie ma prawa zapytać nie o to, czy od tej jednej wystawy zmieni się patriotyzm lub ulegnie uszczerbkowi patriotyzm odwiedzającego, jak to postawił ten problem pan profesor Majewski, tylko ma prawo zapytać, czy te pieniądze zostały wydane najlepiej z punktu widzenia obecnie demokratycznie wybranej reprezentacji politycznej w tym kraju. I to jest znów problem polityczny, bardzo trudny,
bardzo niełatwy. Nie mówię, że bronię tych decyzji, bo ich nie bronię, skrytykowałem je, podejmowanych w sprawie tego muzeum. Ale nie da się tego unieważnić stwierdzeniem, nasza wystawa jest słuszna i co nam zrobicie. Nie, bo ta wystawa będzie za 5, za 10 lat uznana za anachroniczną, za złą, za błędną, bo pojawi się setki innych, nowszych spojrzeń na II wojnę światową. I to jest nieuchronne. Właśnie na tym polega zaleta pluralizmu, że pamiętamy o tym, że my nie musimy mieć racji. Ja w tej chwili nie wiem, czy mam rację. Natomiast gdybym twierdził, że tylko ja mam rację, nikt z tu obecnych, tylko ja jeden, że tylko ta wystawa jest dobra, a wszyscy ci, którzy znajdują w niej jakieś słabe punkty, są źli, są moczarowcami, są faszystami. Nie, tylko no, łatwo zredukować to do takiej dyskusji. Nie polemizuję z panem profesorem, w ogóle nie mówię, że pan nie ma racji. Otóż myślę, że spróbujmy przyjąć takie założenie, że racje są podzielone, naprawdę. I dam tego ostatni, najbardziej brutalny wyraz. Otóż padło tutaj pytanie o to, czy wojna ma w sobie coś pozytywnego. No pytanie straszne. Ale czytałem dzięki Gazecie Wyborczej, która zareklamowała ten artykuł jakieś 10 lat temu, artykuł z czasopisma Science, który przekonywał, to jest najwyżej punktowane w filadelfijskiej punktacji czasopismo naukowe, który przekonywał, że bez wojen nie rozwinąłby się w społecznościach ludzkich gen altruizmu. Po prostu nie ma możliwości. Żadna inna wspólnota zwierzęca, małp i tak dalej, rozmaitych grupowych stworzeń, nie rozwinęła w sobie genu altruizmu zbiorowego. On się u nas rozwinął przez wojny. No, relata refero. Ja, broń Boże, nie chcę tutaj wszczynać dyskusji o zaletach wojny, ale nie upraszczajmy stwierdzenia do takiego, no można powiedzieć, szlachetnego, romantycznego, ale eliminującego z pola widzenia pewne zagadnienia związane z rzeczywistością schematu. Rzeczywistość jest skomplikowana i dlatego możemy patrzeć na nią z różnych perspektyw. To jest mój punkt widzenia. Dziękuję Państwu bardzo i przepraszam. Dziękuję bardzo. I teraz tak, powracamy do dyskusji, ale na bardzo krótko, dlatego że kończymy o 19:30. Zostało nam 22 minuty, więc 12 minut jeszcze na wypowiedzi, na bardzo zwięzłe wypowiedzi. Bardzo proszę. Pokoju poświęconego Kolbemu, księdzu Kolbemu. Czy połowa w tym pokoju powinna być poświęcona temu, jaki wpływ ojciec Kolbe miał na postawę Polaków w czasie II wojny światowej? Proszę bardzo, tam pan pod konie, tak. Moje nazwisko Mirosław Jakubek. Ja tu przyjechałem specjalnie z Gdyni, nie dlatego, żeby uczestniczyć w dyskusji o sporze o muzeum, tylko chciałem przypomnieć, że zostało poświęcone miliony złotych polskiego podatnika na zrobienie tego. Jest to wspaniałe muzeum, oglądałem, jestem naprawdę wzruszony tym, co tam zobaczyłem. Nie mogę tylko zrozumieć jednej rzeczy. Chciałem dołożyć jako obywatel swoją cegiełkę. Odrestaurowałem przepiękny zabytek II wojny światowej, który mimo wszystkich zgód konserwatora zabytków, zgody zarządcy wody, nie mógł stanąć przy Muzeum II wojny światowej. Mimo że ambasada Królestwa Holandii proponowała podniesienie polskiej flagi, wpisać w obchody kulturalne prezydencji Holandii w Unii Europejskiej, pokazać związki Holandii i jak takie barki i jak martyrologia narodu holenderskiego była z tym związana. Ja zrobiłem to prywatnie. I to zostało po prostu przez, niestety, urzędników gdańskich i pana Adamowicza zdeptane. Dziękuję. Ja zostawię parę materiałów, jak będę wychodził. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, jeszcze dwa głosy. Bardzo proszę. Piotr Bożowski, ja chciałem tylko króciutko taką, tu żałuję, że nie ma profesora Nowaka, bo trochę do niego też chciałem również do niego zaadresować. W związku też z tą stroną, którą tutaj parakrotnie, realiów, to znaczy, mówiąc skrótem, no tutaj pan to nazwał, że wyrok na muzeum zapadł poza, że tak powiem, realiami i racjami. To znaczy, taką chcę przypomnieć sytuację w Europie niedawno. Mianowicie prezydent Sarkozy nagle wymyślił, że on chce zbudować Muzeum Historii Francji. I to była bardzo mocna decyzja, łącznie z lokalizacją w gmachu historycznym archiwów francuskich w środku Starego Paryża. I
wielki historyk francuski, wydawca, Pierre Nora, napisał taki list otwarty w Le Monde, argumentując, że pomysł Muzeum Historii Francji w tym momencie przez tą władzę polityczną promowany jest zupełnie nierealistyczny, zły, no mówię skrótem, w każdym razie była wielka argumentacja przeciwko temu. Frédéric Mitterrand, który był ministrem kultury w rządzie Sarkoziego, zaprosił Pierre Nora i odbyli rozmowę i po tej rozmowie Mitterrand powiedział: słuchaj, to ja w takim razie przekonam Sarkoziego, że to jest błąd. I przekonał Sarkoziego. I teraz sobie pomyślałem taką sytuację w Polsce, że profesor Nowak albo na przykład profesor Karol Modzelewski przychodzi do ministra Glińskiego i przedstawia argumenty co do pluralizmu. I profesor Gliński mówi: no wiecie, macie rację, ja postaram się prezesowi to przetłumaczyć. Maksim. Marek Drabikowski, wydawca. Ja byłem dwa razy w tym muzeum, dzień po dniu, i byłem nim zauroczony, ale nie o tym chciałem mówić, tylko chciałem z panią Karoliną Wigurą popolemizować trochę. Mianowicie według pani nie było tam prawie w ogóle dwudziestolecia międzywojennego. Być może co innego widzieliśmy. Ja dwa razy po trzy godziny oglądałem starannie to muzeum. A w szczególności nie było mowy o tym, że polskie społeczeństwo było spolaryzowane przed wojną. Otóż i że to jakiś wpływ miało na przebieg wojny. Otóż wydaje mi się, że ten czwarty rozbiór, który nastąpił we wrześniu 1939 roku, nie ma analogii w poprzednich rozbiorach. I to nie z powodu polaryzacji społeczeństwa ten rozbiór nastąpił, tylko z powodu tego, że dwa potężne walce z dwóch stron Polskę zmiażdżyły. I kolejna sprawa z wypowiedzi pani Wigury, mianowicie pozbawione dla styczności i letnie jest według pani to muzeum. Otóż jest taka minimalistyczna, może minimalizm tam jest często, ale trudno nazwać to letniością. Jest taka sala, która przedstawia Katyń i w tej sali jest zaledwie kilkanaście artefaktów, a to orzełki, a to co innego, jakieś drobne detale wyjęte z grobów katyńskich, a na sali oraz zdjęcia wielu tam zabitych żołnierzy, a powyżej są puste ramy. I ta sala, do tej sali można wejść od strony dwóch portretów. Portretu Bolesława Wnuka, zabitego przez Niemców, i portretu Janiny Lewandowskiej, lotnika, porucznik Wojska Polskiego, jedynej kobiety zabitej w Katyniu, córki generała Dobor-Muśnickiego. I przy tych obu portretach, które tworzą wejście do tej sali, jest informacja o siostrze porucznik Lewandowskiej zabitej przez Niemców i po drugiej stronie o bracie Bolesława Wnuka zabitego w Katyniu. I wydaje mi się, że to jest najlepszą ilustracją tych dwóch walców i tego, jak mówienie o letniości jest nieporozumieniem, jak mówienie o tym, że gdyby było pokazane dziękuję ta bardzo. Polaryzacja, to by wszystko było oczywiste. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ma pani sekundę czasu, dobrze? Ewa Manikowska, historyk sztuki, muzealnik. Bliżej mikrofon, dobrze. Ja tylko chciałam nawiązać do wypowiedzi profesora Nowaka o tym, że to muzeum jest obywatelskie i powinniśmy się obywateli zapytać. Na tym muzeum oprócz wielkiej historii, wielkiej wizji jest tysiące małych historii. Tego muzeum by tego z tysiąca małych historii
prywatnych, osobistych, ciągle narastających, jak widzimy, by nie było. A tego by nie było, gdyby nie było zaufania wytworzonego przez ten zespół. Po prostu tego muzeum by nie było. I nawiązać do tego, co powiedziała pani Wigura. Czy wyobrażamy sobie, że to muzeum mogłoby powstać za 20 lat? Nie mogłoby powstać. Musimy je ratować. Jeszcze jedna rzecz, a propos tych obywateli. To już krótkie podsumowanie. Tłumy, które idą, identyfikują się z tą ekspozycją. Oni robią coś jeszcze. Oni ją dokumentują, zapamiętują. Tak samo jak Syryjczycy dokumentują Palmirę. Dokładnie tak samo. Dziękuję bardzo i teraz powracamy do panelistów i w odwrotnej kolejności pani profesor Wolf-Powenska, bardzo proszę. I tylko mamy w sumie na wypowiedzi czworga państwa 15 minut, nie więcej. No ja żałuję, że nikt mnie nie atakował i nikt nie zwrócił się do mnie z zapytaniem. Natomiast chciałam się odnieść do kilku głosów. Po pierwsze, To nie była historia wojna Polski, tylko wojna światowa i ukazanie, mówienie ciągle o polskości, o historii Polski. Jeżeli za 50 lat to muzeum ma być zrozumiałe dla ludzi, którzy przyjadą z całego świata, żeby zobaczyć tą szczególność, specyfikę okupacji w Polsce, ale na tle wydarzeń w całej okupowanej Europie i na wszystkich frontach światowych, to nie zrozumiałby tego, gdyby tylko przez pryzmat naszych dziejów. Do pana senatora Wielowiejskiego uwaga, nigdy muzeum nie spełni wszystkich oczekiwań i taka debata, ile jest o dzieciach, ile o księżach, a ile o kobietach, to możemy się spierać do końca świata i zawsze znajdzie się środowisko, grupa, która będzie mało usatysfakcjonowana. Muzeum nie ma, żadne muzeum nie ma takich instrumentów, narzędzi, żeby te wszystkie elementy wyeksponować. Mówił pan o Ulmach. No jest specjalne, poświęcone rodzinie Ulmów, Muzeum w Markowej, ale ono zawiera półprawdy. Mówi o bohaterstwie, słusznie. O tragizmie sytuacji, ale nie mówi o 28 Żydach zamordowanych przez Polaków. Wskazuje na głównego denuncjatora, przez którego zostali Ulmowie rozstrzelani, ale sugeruje się, że ponieważ on był wyznania greko-katolickiego, to musiał to być Ukrainiec, a nie Polak. A więc to są rzeczy, które, no jeżeli mówimy jedną prawdę, musimy pokazać drugą prawdę. Oczywiście mówimy o pluralizmie, o tym dziękujemy, że ta debata dzisiaj jest. Ona jest post factum, ale żałować należy, że jednak rząd dał posłuch nie ekspertom, nie historykom najlepszym w świecie, to znaczy myślę o zagranicznych też, bo w końcu profesor Snyder, Davis nie tylko najlepsi znawcy naszej historii, ale też przyjaciele polscy. Ale dał posłuch tym, którzy uważali, że to jest przeważa narracja kosmopolityczna, że to jest przede wszystkim kłanianie się Zachodowi, że daliśmy, nachalnie przypominamy o Niemcach jako ofiarach. Oczywiście tego, to wszystko są zupełnie bezzasadne argumenty. Natomiast chciałam zakończyć pytaniem. W rocznicę setną I wojny światowej Francuzi, Anglicy, Holendrzy, Niemcy przygotowali wcześniej zresztą wspólnie muzeum I wojny światowej. Czy możliwe jest, żeby kiedykolwiek w Polsce powstało muzeum, w których głównymi aktorami i organizatorami będą kraje, które były kiedyś po różnych stronach frontu? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani doktor Karolina Wigura, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja mam wrażenie, że być może wyraziłam się kilka razy niewystarczająco klarownie, więc postaram się to teraz naprawić. Po pierwsze, ja tego muzeum nie krytykowałam, powiedziałam wręcz przeciwnie, że uważam je za bardzo udane. Natomiast uważam, że w takiej debacie powinniśmy starać się stawiać pytania i te pytania nie muszą być ani proste, ani też nie są to pytania, na które moglibyśmy oddzielić łatwych i oczywistych odpowiedzi. I tak uwaga dotycząca nieadekwatności. Nieadekwatność jest zapewne koniecznym uczuciem w każdym takim muzeum, w każdym muzeum narracyjnym, które opowiada o historii, bo tak się musi dziać, kiedy wspomnienia prywatne podlegają instytucjonalizacji i umasowieniu. I tak się musi dziać, kiedy przedmioty, które były brudne,
lepki od krwi, śmierdzące, co można wyczytać tylko ze świadectw ludzi, którzy to przeżyli, oglądamy jako czyste, zamknięte w gablotach, uświęcone prawie. Czyli musi być to poczucie nieadekwatności. Ono jest konieczne. Ono nas po prostu powinno stawiać przed dodatkowymi pytaniami. Teraz druga rzecz. Ja nie powiedziałam, że gdyby pewne elementy pojawiły się w tym muzeum, to przeszłość stałaby się oczywista. Przeszłość nie jest oczywista. Ani też przebieg przeszłości nie jest oczywisty. Kilkoro z Państwa odwoływało się do I wojny światowej. Teraz na język polski albo jest przetłumaczona, tu jest tłumaczona, albo właśnie ukazała się, nie jestem pewna, książka Christophera Clarka Lunatycy o I wojnie światowej. Jest to piękna książka, w której Christopher Clark pisze chyba we wstępie, on pokazuje, że używa takiego zdania, tak się stało, doszło do I wojny światowej. Stało się dlatego, że ludzie, którzy byli wtedy najważniejszymi aktorami, mieli takie, a takie namiętności i podjęli takie decyzje. Ale możemy sobie wyobrazić, że podjęliby inne decyzje i doszłoby do czegoś zupełnie innego. Czyli to jest po prostu traktowanie historii jako pola do zadawania filozoficznych pytań. Myślę, że to powinniśmy robić. Broń Boże, nie chciałam powiedzieć, że a tego mi brakowało i tamtego mi brakowało i tamtego też, bo uważam akurat tego rodzaju krytykę za nieadekwatną wobec bardzo skomplikowanej, wieloletniej pracy, która zakończyła się sukcesem w postaci zamknięcia projektu, otwarcia wystawy i tak dalej. Ani też nie krytykowałam letniości, nie używałam nawet tego słowa. Powiedziałam jedynie, że pewien rozsądek i umiarkowanie mogą być właściwe, ale one niekoniecznie potrafią zagospodarować potrzebę na silne emocje, która wydaje mi się faktem społecznym we współczesnym świecie. Teraz uwaga do pani. To swoją drogą jest interesujące, że tylko jedna kobieta wzięła udział w dyskusji na temat wojny. Mnie to zawsze zastanawia. Nie? To ja widocznie tak bardzo skoncentrowałam się. Dwie panie siedzą tutaj. Nie, to jasne. To jest już jasne. Zmienia rachunek, nieco. Dobrze, dziękuję. Dobrze, więc to, z czym mamy do czynienia, kiedy rozmawiamy o II wojnie światowej, to jest ten sam problem, o którym pisał kiedyś filozof polityki Thomas Hobbes. On pokazał, że stan natury jest straszną traumą. I jeżeli chcemy zbudować stabilny porządek państwowy, to jedyne, co możemy, to przypominać o tym strachu, który powinniśmy mieć przed tą straszną przeszłością. Kłopot polega na tym, i Hobbes znakomicie o tym wiedział, że strach się wypali i przestaniemy go odczuwać. I wtedy jest pytanie o narzędzia. Jak przekazujemy ludziom ten strach ojców i matek założycieli? Tak? Więc to jest pytanie oczywiście o narzędzia. I moje pytanie o zdjęcia ze zbombardowanego Aleppo jest pytaniem o narzędzia. Można zadawać pytania. Ja zadaję pytania, nie stawiam tez. Można zadawać pytania. Czy chwytające za serce obrazy, takie jak obrazy rannych dzieci, nie są drugą stroną innych chwytających za serce obrazów, które przedstawiają agresywnych, ciemnoskórych mężczyzn wjeżdżających do Europy. Krótko mówiąc, myślę, że zawsze, kiedy mówi się o historii, użycie bardzo współczesnych narzędzi może prowadzić do kontrowersji i niekoniecznie do tego, że ktoś nas wysłucha. Więcej, wydaje mi się, że użycie bardzo współczesnych narzędzi może prowadzić nawet do tego, że ktoś zarzuci, że to jest manipulacja. Już kończę. Przypominam sobie taki znakomity pomnik Holokaustu, który jest w Bełżcu. Tam jest bardzo dobra wystawa i ta wystawa się kończy rzeczą, która uważałam, jest absolutnie wstrząsająca. To jest pusta sala, bardzo duża.
w tej sali jesteśmy zostawieni tak naprawdę ze wszystkim, czego się dowiedzieliśmy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł w każdym muzeum. Myślę, że powtarzalność takiej sali może być wręcz kiczowata. I nie sugeruję bynajmniej, że taka sala powinna była się znaleźć w tym muzeum. Tak jak mówię, nie chcę go uzupełniać. Ale to jest pytanie o język. To znaczy, mówimy o rzeczach, które są niewyrażalne językiem i to jest wyzwanie poszukiwania nowego języka. To jest wyzwanie, które się nie kończy. Ono jest ciągle przed nami. Będziemy budować, jak słusznie Państwo wielokrotnie zaznaczyli, wiele innych podobnych muzeów. Dziękuję bardzo. Profesor Paweł Machcewicz, bardzo proszę. Dziękuję. Proszę Państwa, wiele różnych wątków. Postaram się odnieść do tych najważniejszych, czy też najczęściej się pojawiających. Brak czy niedostateczne pokazanie martyrologii polskiego duchowieństwa, czy też duchowego wymiaru wojny. Ja bym odpowiedział na to w ten sposób, że przez długi czas, jeszcze przed otwarciem wystawy, zarzucano nam zbyt mało polskich wątków na wystawie. Gdy ta wystawa została otwarta, to nawet nasi najbardziej zagorzali krytycy, Jan Żaryn, który wreszcie się wybrał, żeby obejrzeć wystawę, no nie mogli powtarzać tych zarzutów, bo jakby dla każdego jest oczywiste, że Polski jest tam najwięcej, jest bardzo dużo. No to pojawił się zarzut po raz pierwszy właśnie w recenzji Jana Żaryna, że jest za mało martyrologii. No, mogę odpowiedzieć tylko tyle, że pokazujemy represje, martyrologię polskiego duchowieństwa, zwłaszcza na Pomorzu, gdzie jakby terror wobec polskiego kościoła miał najbardziej brutalny, rozległy charakter, ale także w innych miejscach. Pokazujemy to poprzez postaci księży, zakonnic, mordowanych, rozstrzeliwanych, poprzez różne przedmioty. Myślę, że jest to pokazane w sposób poruszający, wystarczający, ale muzeum nie jest encyklopedią. Pokazujemy konkretne postaci zamordowanych księży i zakonnic, ale nie pokazujemy wszystkich. To jest po prostu niemożliwe. To by zabiło ekspozycję, zabiło by jakiekolwiek doznania zwiedzających, gdybyśmy traktowali muzeum jako encyklopedię. Kwestia duchowości. To jest jedna z najtrudniejszych spraw do pokazania na wystawie muzealnej. Moim zdaniem, jeżeli oglądamy prezentację dotyczącą Powstania Warszawskiego w scenografii piwnicy i słyszymy modlitwy ludzi ukrywających się w piwnicach, to jest wymiar duchowy wojny. Jeżeli oglądamy krucyfiks kościoła na Dolnym Śląsku przestrzelony przez czerwonoarmistę, no to też chyba prowadzi do jakiejś refleksji na temat duchowości spustoszeń, które niesie wojna. Muzeum musi operować pewnym symbolem, skrótem, a nie na przykład poświęceniem, no uważam, że to nie byłby dobry pomysł, żeby poświęcić salę Maksymilianowi Kolbe. No bo na tej zasadzie moglibyśmy wskazać wiele innych postaci, którym należałoby poświęcać salę. Uważam, że ten argument jest no, nieadekwatny do wystawy, aczkolwiek zawsze oczywiście można powiedzieć, że czegoś jest za mało albo za dużo, to jest kwestia zawsze indywidualnego odbioru wystawy. Teraz to, co mówiła pani doktor Wigura. Tak, my staraliśmy się nie przeładowywać tej wystawy straszliwymi, makabrycznymi treściami, zdjęciami, aczkolwiek one tam są obecne, na przykład dla wielu zwiedzających zdjęcie Kazimiery Miki klęczącej nad jej siostrą zastrzeloną przez niemieckiego lotnika. Widać rany. Jest czymś bardzo, bardzo mocnym i takich zdjęć jest też więcej. Ale jest czymś jakby stwierdzonym przez muzealników, przez psychologów, że jeżeli jest nadmiar mocnych treści, także wizualnie, to bardzo szybko następuje zobojętnienie i efekt jest odwrotny od zamierzonego. Teraz to, co pani powiedziała o nieadekwatności, co jest bardzo interesującą uwagą i ta nieadekwatność płynie, jeśli dobrze panią zrozumiałem, między innymi z tego, że to muzeum powstało w czasach sytości i oglądają je syci, bezpieczni ludzie. Ja nie mam wrażenia, żebyśmy żyli w czasach sytości, mam raczej wrażenie, że żyjemy w czasach kryzysu świata, do którego się przyzwyczailiśmy, w czasach zamętu. I powiem tylko o jednej rzeczy, że jak zaczynaliśmy pracę nad wystawą w 2008 roku, to ten film, który pani oglądała, miał się kończyć w roku 1989 z takim optymistycznym akcentem, że jakby Polska odzyskała niepodległość, przezwyciężony został podział świata, Europy będący konsekwencją wojny.
przez te 8 lat pracy nad wystawą zmienił się świat wokół nas, toczą się wojny nie tylko w Syrii, ale u naszych granic na Ukrainie, giną ludzie, tej przemocy, braku pewności jest dużo więcej niż nam się wydawało jeszcze wcześniej. To oczywiście też jest jakby dowodem na to, że muzeum zawsze jest dzieckiem swojego czasu, tak zresztą jak każda książka, którą piszemy, ale no, ja mam zupełnie inne odczucie odnośnie tych ostatnich scen z Aleppo czy z wojny na Ukrainie. Mnie się wydaje, że to nie jest demagogia, to jest raczej próba przekazania takiej interpretacji całej wystawy, całego muzeum, że oto co się zobaczyło przed chwilą czy w ciągu kilku godzin nie jest zamkniętą kartą, że wojny, przemoc, cierpienie są wokół nas, skłonność do przemocy jest w nas samych i to bardzo trudno pokazać inaczej niż poprzez obrazy tego cierpienia, wojny, przemocy, które są dla nas najbardziej rozpoznawalne, po nas otaczają. I jakby widziałem po reakcjach ludzi, po komentarzach, że to działa, że to jakby dla wielu zwiedzających no jest czymś bardzo poruszającym. Pani to odebrała inaczej. To jest dowód na to, że każdy odbiera inaczej wystawę. I teraz jeszcze wątek, może ostatni, poruszony z jednej strony przez profesora Nowaka. Żałuję, że już wyszedł, i pana senatora Fedorowicza. Kto jest właścicielem historii? Oczywiście obywatele, ale to nie oznacza, że właścicielem historii jest każdy kolejny rząd, każdy kolejny minister kultury. No bo gdyby zastosować konsekwentnie logikę tutaj zarysowaną przez profesora Nowaka, no to teraz zostanie zmieniona wystawa Muzeum II Wojny Światowej. My zostaliśmy usunięci z pracy, ale zmieni się rząd, przyjdzie jakaś nowa koalicja do władzy, będzie likwidowała muzea, które jej się nie podobają, będzie zmieniała wystawy historyczne, czyli będziemy mieli zmianę wystaw historycznych w rytmie wyborów. To by była co 4 lata, a jak wybory będą wcześniej, szybciej, co zdarzało się w Polsce, to co 2 lata może, no to chyba nie jest kraj, w którym chcielibyśmy żyć. W każdym razie ja bym nie chciał w takim kraju żyć i sądzę, że godziłoby to w jeden z fundamentów demokratycznego państwa prawa, które mieliśmy po roku 89, czyli autonomię sfery kultury i historii wobec świata polityki. Doceniam wezwanie profesora Nowaka do pluralizmu, ale myślę, że nasza historia niekoniecznie pokazuje szanowanie tego pluralizmu. No po chyba to, że tydzień po otwarciu muzeum jesteśmy z niego usunięci. Wcześniej byliśmy przez rok obrażani, dyskredytowani, oskarżani o brak polskości. No to nie jest chyba dobrym zaproszeniem do dyskusji. Ja bym tutaj pluralizm widział w inny sposób, że pozwoliłoby nam się skończyć to muzeum, które niezależnie od tego, że mogło się nie podobać ministrowi Glińskiemu i ministrowi Sellinowi, no to jednak chyba było tworzone przez ludzi o wysokich kompetencjach. Nie chcę mówić o sobie czy moich kolegach z muzeum, ale chociażby tych, którzy byli w kolegium programowym. Nikt ich kompetencji otwarcie nie kwestionował. Natomiast pluralizm mógłby polegać na tym, że minister Gliński, minister Sellin i obóz ideowy, który teraz rządzi w Polsce, tworzy swoje muzea i my możemy potem cieszyć się różnymi muzeami, porównywać wizję polskości, wizję tożsamości narodowej. Ja w ten sposób rozumiem pluralizm. I teraz kwestia praw autorskich. Oczywiście wystawy powinny się zmieniać, muzea się zmieniają. Teraz właśnie w Muzeum Holokaustu rozpoczynają się przymiarki do uzupełnienia wystawy głównej, otwartej w 1993 roku, poszerzenie jej o perspektywę sprawców. My, jakby według dyrektor Muzeum Holokaustu Sary Blumfig, z którą rozmawiałem, oni uznali, doszli do wniosku, że za mało jest tam o sprawcach na wystawie. Ale w międzyczasie minęło od 1993 roku no 20 parę lat, ponad 40 milionów ludzi widziało tę wystawę i można powiedzieć, że nadszedł czas na być może nowe spojrzenie. No z całą pewnością tylko dlatego, że ministrowi Glińskiemu udało się zlikwidować formalnie dotychczasowe Muzeum II Wojny Światowej, powołać w jego miejsce nową instytucję o tej samej nazwie, zmienić dyrektora, to chyba nie oznacza, że jakby nastąpił przełom w badaniach naukowych, wrażliwości historycznej. Ja tak tego nie odbieram. I w związku z tym prawa autorskie
Obrona wystawy na gruncie praw autorskich, którą jesteśmy zdeterminowani prowadzić wraz z innymi autorami wystawy, ja uważam, że to jest działanie nadzwyczajne w sytuacji nadzwyczajnej, tak jak absolutnie nadzwyczajne, niezwykłe, nie mieszczące się w standardach demokratycznego państwa prawa było traktowanie naszego muzeum i nas przez te poprzednie półtora roku. I oczywiście bardzo chcielibyśmy toczyć dyskusję na temat muzeum, odpowiadać na głosy krytyczne, ale no, nie jest to dobra sytuacja, jakby naturalna po tym, gdy właśnie cały zespół, który stworzył to muzeum, został rozpędzony, a wcześniej został oskarżany o brak polskości i wszystkie inne możliwe przewiny. Także zdając sobie sprawę, że muzea ewoluują, wystawy powinny być otwarte na zmiany, to nie jest ta sytuacja, którą bym uznał za sprzyjającą takiemu podejściu do jakby roli, miejsca muzeów. I będziemy tej wystawy bronić przed arbitralnymi próbami zmiany, traktując to jako rozwiązanie nadzwyczajne, w nadzwyczajnej sytuacji, w której się znaleźliśmy. A wystawa jest prawem autorskim, jest chroniona prawem autorskim i oczywiście będzie to sprawa precedensowa, takiej sprawy nie było w polskich sądach, ale jesteśmy gotowi bronić integralności tej wystawy na drodze sądowej w oparciu o prawo autorskie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I jeszcze pan dr Michał Włóczewski. Bardzo proszę. Ja myślę, że tutaj Paweł Machcewicz powinien mieć rzeczywiście ostatnie słowo, a nie ja. To prawda, ale to tak, porządek alfabetu. Mogę jeszcze raz tak, bo też nie chciałbym zakończyć krytyczną nutą, więc powiem tak bardziej aluzyjnie, że możemy się zachwycać esejem Lipskiego, jak to on pięknie właśnie wzywa do wyznawania swoich własnych win, ale właśnie swoich własnych win, a nie wzywania innych do wyznawania tych win, ale kiedy myślimy o Polakach i Niemcach, ale kiedy myślimy o Polakach, to już takiego myślenia nie ma. I tutaj właśnie była ta druga strona, która była wzywana do bicia się w pierś i do wyznawania win, ale też ja nie słyszałem wyznania swoich własnych win. Więc mówię tak aluzyjnie, bo to by otworzyło nową dyskusję, ale też wydaje mi się, że dobrze by czasami w Polsce zrobiło wyjście poza taki resentyment i też widzenie pewnych właśnie też nie budowania sfery publicznej wcześniej w tym muzeum, czyli właśnie budowania na konsensusie od samego początku tego muzeum. Może to nie jest możliwe w ogóle w Polsce, może jest. Więc tego mi tutaj zabrakło i to wzywanie do rozliczenia win, które myślę, że są. One też powinny zawsze się rozpoczynać właśnie od tych ludzi, którzy tutaj są na tej sali. A było i dlatego też myślę, że tutaj dobrze, żeby pan profesor to też skomentował, bo ja nie chcę właśnie puenty dla siebie zatrzymać. A druga rzecz, bo tutaj kilka razy Kolbe się pojawił, no to jest pytanie też o rdzeń polskości. I zawsze, tak jakbym powiedział, że zawsze będziemy myśleli moralnie i nawet ta dyskusja i też ta temperatura tej dyskusji, ona pokazuje o tym, że tutaj jest stawką moralność. Władza może odejść, pieniądze mogą zostać wydane, ale to, co nam zostaje na samym końcu, to jest jakieś poczucie sprawiedliwości, niesprawiedliwości, ale na samym końcu poczucie moralne. I o to się toczy stawka. I ta moralność zawsze będzie. Bo ona jest, ona kształtuje nasze człowieczeństwo i powiedziałem, że ona zwłaszcza ważna jest w Polsce, kiedy instytucje są słabe. To jest to, gdzie my szukamy naszej godności, to właśnie jest moralność, a nie instytucje, nie pieniądze, nie polityka. No i to pytanie o moralność, ono też jest pytaniem zawartym w wizji danego narodu. Jak my patrzymy na naród? I oczywiście można powiedzieć, że nie ma rdzenia polskości. No ale tak naprawdę, czy tak można powiedzieć? Czy jakbyśmy zapytali, czy Wojciech Jaruzelski, czy Popiełuszko, czy Jan Paweł II tak samo reprezentują polskość? Czy jakbyśmy powiedzieli takie słowa jak solidarność albo jak zdrada? Czy tak samo one reprezentują polskość? Za każdym razem one, myślę, że będziemy widzieli inaczej ten rdzeń polskości, ale nie ma możliwości, żebyśmy poza ten rdzeń wychodzili. Możemy mieć inne rdzenie, możemy inaczej widzieć polskość, ale zawsze będziemy tą polskość widzieli w określony sposób. I dla mnie fakt, że tam nie ma Kolbego, o którym dopiero później powiedziałem, też chwaląc tą wystawę, tak uzmysłowiłem sobie to czytając zdania Tischnera, który
który definiował tak solidarność i tak mówił o polskości, że były takie czasy, oj były, że jedyną osobą, którą mieliśmy, to był Kolbe, a później dopiero przyszedł papież, później przyszedł Popiełuszko. I dla mnie to, że tak patrzę na polskość, jest dla mnie ważnym świadectwem. I w momencie, kiedy Kolbego nie ma na tej wystawie, to też jest dla mnie wtedy pytanie o jakąś rewizję tego kanonu polskości. Może dobrą, może złą, ale jest na pewno dla mnie pytaniem, które domaga się odpowiedzi. I myślę, że tutaj pani zasugerowała, jak Kolbego pokazać. Ja myślę, że właśnie w całej jego pełni. I na tym właśnie polega świętość, że pomimo wszystkich grzechów możemy na samym końcu zrobić najpiękniejszy gest, ofiarować największy gest, ofiarować za kogoś swoje życie, pomimo wszystkich błędów, jakie zrobiliśmy. I kończę na tym, że dla mnie polskość, i to już wychodzę poza tą rozmowę, polskość jest jakimś projektem metafizycznym. I jak jeden z Polaków śpiewał, że czasami rzeczywiście jesteśmy blisko błota, polska gleba jest blisko błota, ale czasami też sięga nieba. I to można pokazywać przez Kolbego. Dobrze, ale to przecież to nie będzie jedno zdanie. Ja tylko, to jest wezwanie, zaproszenie do następnej dyskusji o polskości, ale jeżeli to jest moralność, to powinniśmy sobie zadać pytanie, czy przywiązanie do polskości uczyniło i czyni nas lepszym człowiekiem. I to wtedy jest dla mnie moralne. To, dobrze, i teraz na zakończenie reakcja jeszcze profesora Maksymowicza. Krótka, zwięzła. Ale najpierw o Kolbem. No, jeżeli mielibyśmy pokazać Kolbego, to jednak z przypomnieniem, że ponosi odpowiedzialność za propagowanie najbardziej brutalnych antysemickich klisz w latach 30., które moim zdaniem jako historyka miały wpływ na postawy Polaków wobec Żydów w czasie II wojny światowej. I myślę, że jakby wzbudziłoby to pańskie oburzenie, gdyby ta sprawa była tak pokazana przy sylwetce Kolbego. Ale zostawmy Kolbego, wezwał mnie pan do rachunku sumienia i wyznania win, więc nie jestem przyzwyczajony, żeby robić to publicznie, ale postaram się odnieść do tego. No, rozumiem, że to jest wezwanie, raczej pewien zarzut, że do tworzenia muzeum nie zaprosiłem ludzi, którzy krytykowali muzeum, prawda? Czy też którzy, nie wiem, reprezentowaliby prawicę umownie to ujmując, czy też, nie wiem, Prawo i Sprawiedliwość. Ja tworzyłem radę programową, zapraszając do niej najlepszych polskich historyków, nie zastanawiając się, jakie mają poglądy. Może była to naiwność, że nie przyjąłem klucza politycznego czy ideowego, że powinna być różna gama poglądów, tak arbitralnie, niezależnie od tego, czy ktoś się zna na II wojnie światowej, czy nie, ale jeżeli publikuje na przykład w Arkanach, to powinien być zaproszony do tworzenia muzeum. No ja starałem się absolutnie unikać takiej logiki politycznej. Może to był błąd, może i wyznaję tutaj moją winę. Potem ta polityka mnie rozjechała, ale nie sądzę, że gdybym zaprosił profesora Nowaka do kolegium programowego, to wszystko by się potoczyło rzeczywiście inaczej i profesor Nowak by nas ochronił, ponieważ profesor Nowak wezwał we wspólnym liście z profesorem Snyderem do tego, żeby pozwolić nam otworzyć muzeum. I nie zostało to uszanowane, ponieważ walka o otwarcie muzeum toczyła się do ostatniej chwili. To, że nam się udało tego dokonać, to jest jakby, ja wciąż uważam, pewien cud, odwołując się do jakby wymiaru metafizycznego. Nie do końca jakby mogłem uwierzyć, że to było możliwe. A co do właśnie pewnej atmosfery, która sprzyjała bądź nie tworzeniu takiej szerokiej koalicji, zapraszaniu krytyków do pracy przy muzeum, to przypomnę państwu, że w 2008 roku, na samym początku debaty o muzeum, Jarosław Kaczyński powiedział, w kilku właściwie powtórzył to w trzech publicznych przemówieniach wygłoszonych w ciągu jednego tygodnia, więc właściwie powinniśmy być tym zainteresowaniem bardzo poruszeni, ale powiedział, że to muzeum jest instrumentem do dezintegracji narodu polskiego. Bardzo trudno jest rozszerzać bazę polityczną w takiej atmosferze, gdy od samego początku spotykałyby pana tego rodzaju
zarzuty. Może to był błąd, może trzeba się byłoby wykazać większą otwartością, aczkolwiek w wymiarze politycznym konstruować Radę Programową jakby według parytetów, nie wiem, partyjno-ideowych, ale nie sądzę, żeby to jakby nas w ostatecznym rozrachunku uratowało. Dziękuję bardzo. Myślę, że to była pasjonująca rozmowa i ja myślę, że pani profesor Pawełęska z jej apelem, żeby kontynuować tę rozmowę i być może polskość jako wyzwanie moralne to może być niezły temat. W razie dziękuję serdecznie panelistom i państwu za uwagę i za liczne przybycie. Do widzenia państwu.